Ja nazywam się Michał Adamczak, reprezentuję organizatora tego spotkania, czyli taki nieformalny twór, który nazwaliśmy roboczo Wielkopolskie Organizacje Patriotyczne. I co się pod tym kryje? Między innymi Unia Polityki Realnej, Ruch Narodowy, strona myśl.pl, Stowarzyszenie Wielkopolscy Patrioci oraz Kongres Nowej Prawicy, do którego ja też na co dzień należę. Ale nie jest to spotkanie ściśle polityczne, jakieś agitacyjne. Nie będziemy nikogo zachęcać do głosowania na tego czy innego kandydata. Jesteśmy tutaj po to, żeby przede wszystkim porozmawiać, żeby też posłuchać naszego gościa, który specjalnie z Gdańska do nas przyjechał, który mam nadzieję, że wszyscy Państwo znają, bo w końcu tutaj przyszliście oczywiście na spotkanie z panem Konradem. Spotkanie będzie miało trochę nietypowy przebieg, bo nie będzie to taka prelekcja, jak to zawsze ma miejsce. Będzie to bardziej dyskusja, byśmy w tą stronę chcieli iść. Także pan Konrad powie o swoim projekcie Jedna Polska, czy też wpisane jedenpolska.pl i też o swoim blogu Podziemna TV, który Państwo na pewno znają z YouTube'a. Kilka słów na ten temat powie. Będzie poruszał też tematy postkomuny, jak sobie z nią poradzić w dzisiejszych czasach. Powie też o pierwszej turze wyborów. Możemy też porozmawiać o odczuciach na temat wczorajszej debaty prezydenckiej i jak spowodować, żeby ten system biurokratyczny w Polsce zmienić. I chcielibyśmy też usłyszeć Państwa zdanie na ten temat. Także już nie przedłużając, proszę o przywitanie naszego gościa, pana Konrada Daniela Prawa. Dziękuję Państwu bardzo. Witam wszystkich. Szczęść Boże wszystkim. Proszę Państwa, nazywam się Konrad Daniel. Jestem z Państwem, dlatego dzisiaj bardzo dziękuję Państwu. Chcieliście do przyjścia ze mną dzisiaj spotkać, porozmawiać, że prowadzę na YouTube kanał, który się nazywa Podziemna TV, na którym z pozycji normalnego, zwykłego człowieka, który się nie może pogodzić z tym, co się dzieje w naszym kraju dzisiaj, dotrzeli właściwie z tym, że świat tak naprawdę cały stoi na głowie. To jest taka moja próba niebycia biernym, więc staram się to, co mi leży na sercu i to, co widzę, mówić o tym otwarcie właśnie w formie nagrań wideo. Poruszam tematykę głównie podstaw tak naprawdę gospodarki i funkcjonowania państwa, a ponieważ te dwie najważniejsze z punktu widzenia kraju dziedziny są okrutnie dzisiaj zakłamane i cały przekaz medialny, który o nich mówi, jest no, pełen hipokryzji i obłudy, najłagodniej mówiąc, to nie da się nie poruszać tematu również jakby roli i zakłamania mediów w tym temacie, bo media, ja na kanale często mówię władza, nie mówię, nie są nazwiskami, ja często mówię o władzy, to bardzo proszę mieć na uwadze, że ja pod tym pojęciem władza mam na myśli nie tylko rząd czy też koalicję, tylko wszystkich ludzi, którzy są dzisiaj przy tym tak zwanym korycie publicznych pieniędzy, w tym oczywiście również tak zwaną czwartą władzę, czyli media, te główne, ogólnopolskie i tak dalej, bo to jest dla mnie jakby jeden monolit, to jest po prostu grupa ludzi, która ustawiła się w tym systemie. Ten system właśnie stworzyła dla siebie, można powiedzieć. Czerpie z niego korzyści, czerpie z niego zyski, jest podpięta do tego właśnie tak zwanego koryta publicznych pieniędzy i tak naprawdę żyje kosztem całego społeczeństwa. Tak to widzę. I dla mnie to jest jakby jeden monolit, w sensie nie mogę powiedzieć, nie rozróżniam, kto jest kim w tej grupie, bo jest to, bo oni są dla mnie sami w tym sensie, że tak jakby się odarło całą tą warstwę tych wymyślonych różnych dziwnych zależności i tak dalej, doszło do sedna, to tym takim punktem najbardziej czytelnym i jakby istotą tego wszystkiego jest to, że polityka polega na tym, że to się poważne gangi, dosłownie gangi, mafie, nazywane partiami politycznymi, też jakby, które my widzimy jako partie polityczne, dogadują i kłócą o nasze pieniądze. Tak? Chodzi o to, żeby się po prostu jak najwięcej ludziom, społeczeństwu odebrać i się tym podzielić. I fizycznie to się jakby objawia, to nie, że na to jaskiskowa, broń Boże, tylko to jest po prostu obserwacja faktów, a fakty są takie, że wydatki państwa, tak zwane wydatki państwa, aż też wydatki publiczne, a co za tym idzie o oczywiście wszystkie inne obciążenia podatkowe, bo Państwo chyba wszyscy to wiecie, mam nadzieję, że każda złotówka wydana z tak zwanych pieniędzy publicznych, to jest złotówka, którą w taki czy inny sposób, prędzej czy później,
my musimy fizycznie się na to zwrócić, tak, wypracować, oddać to władzy. Nie ma innej możliwości, tak? Bo władza nie ma ani swoich pieniędzy, ma tylko tyle, co bierze obywatelom, ani nie ma możliwości tworzenia pieniędzy z kosmosu, z powietrza. Bo nawet taki proceder jak drukowanie pieniędzy to jest nic innego, jak tylko inny rodzaj podatku, tak? Inny sposób na odebranie ludziom pieniędzy. Więc wracam do tego, że od tak zwanej słynnej transformacji ustrojowej, tak, od 200 paru lat, wydatki państwa idą wyłącznie w górę. To jest jakby dla mnie taki punkt krytyczny, ostateczny do rozróżnienia. A wszyscy przecież z tej sceny politycznej, a to jest dosłownie scena, gdzie się po prostu aktorzy przebierają różne kostiumy, zakładają koszulki partyjne, jedne, drugie, trzecie, wymieniają się między tymi koszulkami przecież i tak dalej, zamieniają się krzesłami tylko w Sejmie, ale wszyscy oni już gdzieś tam na tym momencie byli u władzy. Każda z tych partii tworzyła rząd i tak dalej. I za wszystkich partii wydatki państwa zawsze rosły. Choćby nas oszukiwano takimi sztuczkami, że jakiś tam podatek, jakiś 1% zmniejszył się, to jest tylko złudzenie, bo jeżeli w tym czasie wydatki państwa rosną, to nie ma siły, tak? Musimy się na te zwiększone wydatki zwrócić po prostu w inny sposób. Może nie w tym roku, może za rok, tak? Deficyt budżetowy na tym polega, że się zabiera obywatelom pieniądze nie dzisiaj, tylko zabiera się pieniądze, które zarobią na przykład za 3 lata albo za 5 lat. No to jest taka propozycja, to jest bardzo złudne uproszczenie, że się mówi, że deficyt budżetowy to jest zadłużanie się, życie kosztem przyszłych pokoleń. To jest nieprawda, proszę Państwa. To jest życie kosztem nas samych, tylko za 3 lata, tak? Za 3, za 5 lat, za 10 lat, ale to my ciągle będziemy przecież żyć tutaj na tym świecie, pracować, płacić podatki i to my będziemy spłacać te długi, które dzisiaj władza zaciąga. Oczywiście dzisiaj spłacamy długi, które władza zaciągała tam parę lat wstecz i tak dalej. Krótko mówiąc, możecie Państwo to sprawdzić sami, że wydatki państwa cały czas rosną. To jest jedyny wyznacznik tego, czy u władzy są oni, tak? Czyli ci, którzy właśnie są do tego koryta publicznych pieniędzy podpięci i choćby chcieli dobrze, to nie są w stanie tego zrobić, bo są tak uwikłani w różne tam swoje zależności partyjne, koleżeńskie i inne, biznesowo-polityczne, jakieś tam dziwne, że nie są w stanie po prostu tego zatrzymać. I w związku z tym to moja próba nie bycia wiernym sprowadza się do tego, że ja nie chcę o tym mówić, tylko żeby sobie o tym pogadać oczywiście, tylko to wszystko ma na celu, ja to traktuję jako działalność edukacyjną dosłownie. Moim celem jest otwieranie ludziom oczu na to, jak jesteśmy wszyscy oszukiwani przez właśnie całą obecną klasę polityczną. Upartyjnioną mógłbym dodać do tego dzisiaj, bo temat jest bardzo popularny. I wszystko to po to, żebyśmy byli w stanie właśnie sami tych ludzi w jakiś sposób odsunąć od wpływu na nasze życie. I to jest jedyny, bardzo dziękuję tym organizatorom, bo to było chyba na profilu, zdaje się, facebookowym tego wydarzenia, czy też jutrzejszego. Tam jest taki cytat, który kiedyś w jakimś wywiadzie powiedziałem, że ja go podtrzymuję jak najbardziej, że moim jedynym celem politycznym, który jestem w stanie jakby poprzeć i z którym się utożsamiam, który propaguję, to jest właśnie zjednoczenie nas, zwykłych obywateli, znaczy zwykłych ludzi w Polsce żyjących, przeciwko tej właśnie obecnej klasie politycznej, bo żeby cokolwiek się w Polsce zmieniło naprawdę na lepsze, to trzeba tych ludzi po prostu wysłać na, no nie na emeryturę, bo im się nie zamrożenie należy, ale po prostu wyrzucić ich z pracy, krótko mówiąc. Tak? Na przykład. Albo chociaż na jakieś tak, na bezpłatne urlopy, powiedzmy. No w sensie trzeba się ich pozbyć z życia publicznego. I to nie ma, jakby to powiedzieć, zmiłuj, bo jeżeli zaczniemy rozróżniać, który z tych osób, która dzisiaj jest na przykład jest w Sejmie, tak? Która z nich może jest dobra, może najgorsza, to się pogubimy. Znaczy, dla dobra sprawy i dla higieny życia publicznego jedyne kryterium, jakie chyba możemy przyjąć, to jest takie, że jeżeli ktokolwiek był w Sejmie, czy uczestniczył we władzach na jakimkolwiek etapie tej tak zwanej trzeciej RP, to dla bezpieczeństwa należy mu podziękować. Tak? To, co kiedyś mówił w telewizji Wojtek Cerowski, że wszystkich won, nawet tych dobrych, oni nie będą mieli nic przeciwko. Tak? Jak odejdą w tłumie tych złych, bez wskazania palca, to nikt z tych dobrych ludzi nie będzie przeciwko, bo właśnie dla lepszej sprawy będą w stanie to zrobić. A inne możliwości, obawiam się, rozróżnienia, kto jest kim w tym całym tyglu sejmowym, nie mamy tak naprawdę. I tutaj, wprowadzając, kolegę powiedział, że powiem kilka słów o tym projekcie Jeden Polska. Proszę Państwa, to jedenpolska.pl to jest tak naprawdę narzędzie internetowe. To jest narzędzie, tak jak powiedziałem, my jako społeczeństwo musimy się sami zorganizować. To jest narzędzie organizacyjne właśnie do tego, żebyśmy my mogli stworzyć, wybrać własną reprezentację, niepartyjną i wybraną właśnie przez nas na naszych zasadach, a nie w sposób taki, jak dzisiaj patologiczny, że się
że trzeba stworzyć partię, żeby wystawić listę partyjną, potrzeba się o wyborach i tak dalej. To jest po prostu narzędzie. Niektórzy to mylą ze stroną internetową i tam padają oczekiwania, że nie ma komentarzy, artykułów i tak dalej. Ja właśnie bardzo chciałem tego uniknąć, dlatego że to nigdy nie miała być konkurencja na przykład dla żadnych portali niezależnych czy tego typu stron internetowych. To jest tylko i aż dosłownie narzędzie organizacyjne, administracyjne do tego, żebyśmy mogli w grupie rozproszonej, tak jak jesteśmy Polacy żyjący w Polsce, a nawet za granicą emigracji, mogli po prostu policzyć swoje głosy i fizycznie na przykład właśnie wskazać ludzi, ale konkretnych ludzi, a nie partie, których chcemy, żeby nas reprezentowali w przyszłym Sejmie. Jak mówię o przyszłym Sejmie, to mam na myśli Sejm, to też bardzo często podkreślam, że żadne wchodzenie, nie da się obalić tego systemu obecnego, patologicznego, wchodząc z nim w koalicję. Z tego, to jest jakby punkt wyjścia. Jeżeli myślimy poważnie o obaleniu systemu, to musimy poważnie postawić sobie cel, że trzeba co najmniej większość konstytucyjną, czyli 2/3 obecnego Sejmu, po prostu wyrzucić z pracy, wymienić na ludzi co najmniej nieuwikłanych w te obecne, jakiekolwiek partyjne, polityczne układy. Bo tylko wtedy jest szansa na to, że jak tam się znajdzie w Sejmie grupa 300, umownie mówiąc, uczciwych osób, to będą w stanie jako właśnie zwarta, silna grupa nawzajem się wspierać, osłaniać i cokolwiek dobrego zrobić. Bo inaczej, jakby ktokolwiek uczciwy tam dzisiaj trafił do Sejmu w pojedynkę, tak, albo go kupią, zastraszą, zjedzą, albo on sam zwariuje, albo sam odejdzie, bo po prostu nie wytrzyma wśród takich ludzi. I dlatego dlatego nie wierzę, że można obalić system taką metodą małych kroczków, że się dzisiaj dostaniemy do Sejmu w kilku posłów, przez 4 lata sobie zapracujemy na opinię rzetelne, więc nasi ludzie będą coraz więcej popierać i za 4 lata wprowadzimy więcej posłów i tak dalej. Ja w to nie wierzę, dlatego że mówię, no nikt normalny tam 4 lata nie wytrzyma w pojedynkę, nawet we czwórkę i albo w ten system wsiąknie, chcąc nie chcąc, po prostu, tak? Wiecie Państwo, o co chodzi? To nie jest tak, że ktoś musi przejść na stronę złego, tak, od razu, tylko no, zaczyna się życie takie, że ja sobie żyję, gadam o tym, jak jest źle, mam poselską dietę, mam kilometrówki, no niczego mi już nie brakuje tak naprawdę, a więc skoro i tak tego nie mogę ruszyć, bo jestem sam, albo we czwórkę sobie nie możemy tego zmienić, no to chociaż nie przyłączamy się do tego, ale jakby wiecie Państwo, no, ta motywacja do obalenia systemu, jak już się człowiek podepnie po ten system, jest dużo mniejsza niż w momencie, kiedy się jest na zewnątrz i człowiek naprawdę chce go zmienić, tak, doszczędnie. Także to jakby tak tytułem wstępu, jeśli mogę powiedzieć. Bardzo mi zależało, że Państwo w takich spotkaniach najfajniejsze jest to, że sobie możemy właśnie na żywo porozmawiać, pozadawać pytania, po nie podpowiadać, poruszyć kwestie, które Państwa interesują. Jeżeli w dowolnym momencie macie Państwo jakieś pytania, to śmiało zadawajcie, bo ja się nie czuję dobrze w roli jakiegoś prelegenta, bo nie jestem jakimś wykładowcą czy jakimś takim, tak? Po prostu autentycznie zależy mi na szczerej rozmowie z ludźmi, którym szczerze zależy na tym, żeby w Polsce było lepiej. Nie mam ani monopolu na wiedzę, ani na jakieś pomysły, ani takiego. To, o czym mówię na kanale, to są przeważnie rzeczy bardzo proste, oczywiste dla osób, które się tym interesują. Tak? To nie są żadne ani wiedza tajemna, ani jakieś stworzone historie, tylko po prostu bardzo podstawowe rzeczy, chociażby na temat gospodarki. I tak jak zaznaczyłem na wstępie, bo to już to było przed spotkaniem, już taka ludzka rozmowa, że poruszali ten temat, jak dobrać ludzi, którzy mieli nas reprezentować, skoro nikt z nas oczywiście nie zna takich pewnie 300 uczciwych osób. Mamy wśród znanych pewnie masę osób uczciwych, ale założę się, że osób uczciwych i takie, które byłyby gotowe iść do Sejmu nas reprezentować, jest już dużo, dużo mniej, prawda? Ja nie wiem, czy bym na innych palcach, na palcach jednej ręki policzył osoby, które wiem, że są uczciwe, mogę dać za nie głowę sobie uciąć i jeszcze do tego one byłyby gotowe do Sejmu. Także to jest taki problem rzeczywiście, jak to zrobić, żeby to sobie znaleźć, ale proszę Państwa, nie ma innego wyjścia, jak tylko zdać się na to, że zdrowe zasady wyboru przez nas takich osób dają nam jedyną szansę, znaczy jedynie są szansą, bo my też nie gwarancją, ale to jest jedyna szansa, że takie sobie znajdziemy. Bo jeżeli zdamy się na to, że będziemy szukać mężów opatrznościowych, tak, wybawców, którzy będą sobie zakładać partie na naszych oczach na fali swojej popularności i oni będą dobierać takich ludzi, no to mamy jak w banku, że tam koło nich się kręcą ludzie, którzy będą celowo się do nich przyłączać, mówić ładne rzeczy, to co mu słyszy i tak dalej, a de facto będą tam odesłani, czy z własnej woli pójdą po to, żeby to zniszczyć, storpedować, przejąć taką inicjatywę, ośmieszyć, dyskredytować, robić kaczą robotę, krótko mówiąc. Ja nie wierzę w to, że ktokolwiek jest w stanie sam założyć partię i sam delegować
uczciwą osobą, to jest wierzenie niemożliwe. Zawsze będzie zdane na jakieś struktury, które będzie się tworzyć. A jak się tworzy jakakolwiek struktura zorganizowana, ale właśnie formalnie, w sensie strukturalnym, to jest idealna sytuacja właśnie dla tych ludzi, którzy pracują nad tym, żeby społeczeństwo się nigdy nie połapało, co jest grane. To jest idealne środowisko do tego, żeby właśnie takich ludzi tam podesłać, oni oczywiście zdobędą pozycję, zaufanie i tak dalej, no a potem fizycznie będą decyzyjne, bo to na tym polega lista partyjna, chociażby się nie nazywało listą partyjną, może to się nazywać ruch społeczny kogoś tam, tak? Ale jeżeli tylko ktoś odgórnie ustala kolejność listy swojej wyborczej, no to jest de facto lista partyjna. I pomysł, to narzędzie Jeden Polska, o którym mówię cały czas, ono powstało, żeby pomóc zrealizować właśnie nam, jak mówię, nam społeczeństwu, ten cel, żebyśmy stworzyli własną reprezentację. Fizycznie i praktycznie rozumiem pod tym pojęciem to, że proszę Państwa, nie trzeba dzisiaj zmieniać prawa, żeby obejść system wyborczy i pokonać go sposobem. Znaczy, moją odpowiedzią jest tak zwana, ja to mówię w skrócie, lista społeczna. Lista społeczna to jest taki wytrych, fortel, no, podstęp na obejście zasad systemowych, system partyjnego wyborczego. I to polega na tym, że tworzymy, to nieszczęsne słowo, platformę, taki framework, tak? Tworzymy listę społeczną, to jest formalnie, nie wiem, czy już wspomniałem dzisiaj, bo wcześniej przed spotkaniem, tak, że formalnie wyborach, proszę Państwa, startują nie partie, ale komitety wyborcze. Oczywiście z definicji najczęściej są to komitety wyborcze partii politycznych. Ale jest furtka w kodeksie wyborczym, jest coś takiego jak komitet wyborczy wyborców. Jak mówię lista społeczna, to mam na myśli właśnie formalnie komitet wyborczy wyborców, na którym, no właśnie, z którego będą mogli startować wszyscy ludzie, którzy chcą, są uczciwi, kompetentni, czują na siłach się, tak, żeby pójść do Sejmu i Polskę zmieniać, ale nie potrzebujemy tego budować partii, ani się uzależnić od żadnej partii, bo właśnie po to taki framework jest potrzebny. Krótko mówiąc, to my naszymi głosami w czymś w rodzaju prawyborów, tak, możemy sobie wybrać naszą reprezentację, naszych posłów wymarzonych, a w wyborach po prostu umieścić ich na jednej wspólnej liście. Po to, żeby fizycznie w wyborach głosy nasze oddane na tych naszych ludzi, którym ufamy, się ze sobą zsumowały. Żeby PKW musiała je po prostu dodać do siebie i to się przełożyło na mandaty. Wiecie Państwo, może, a może i nie, że system wyborczy obecnie w Polsce, system przyznawania mandatów metodą tam Dachonda, czy jak to tam się wymaga, jakkolwiek, jest taki, że w tym chorym systemie 6 plus 6 to jest mniej niż 12. Mówię o tym, że jeżeli dwie partie, załóżmy, zdobędą po 6% głosów i przekroczą próg wyborczy, to razem zdobędą mniej mandatów niż jedna partia, która zdobędzie 12% głosów, czy dwa razy tyle. System przyznawania mandatów premiuje po prostu większe partie. Odbiera mandaty partiom mniejszym i to nie tylko tym, które nie przeskoczą progu, tylko w ogóle mniejszym partiom i przekazuje je większym partiom. Także chociażby z tego powodu warto właśnie łączyć siły i jednoczyć się w tym kontekście, żeby stawić taką wspólną reprezentację społeczną na jednej wspólnej liście społecznej, chociażby po to, żeby oddane nam głosy nasze przełożyły się na więcej fizycznie mandatów, niż gdyby te wszystkie środowisko na przykład startowało osobno. I do tego jakby to jest, mówię, jedyny cel polityczny, tak mi się utożsamiam. Nie popieram żadnej partii, popieram to, żeby się właśnie ludzie, którzy są systemieni, dogadali, połączyli i zrozumieli, że tylko sposobem, obchodząc właśnie te partyjne zasady, mamy największą szansę na to, że to się nam uda zrobić. Po prostu uda zrobić, w sensie, no to co mówiłem przed chwilą też na początku, czyli wyrzucić z Sejmu 2/3 co najmniej, większość konstytucyjną, wymienić ich na ludzi nieuwikłanych w obecną układu. Słucham Pana. W momencie, kiedy tylko podejdę z mikrofonem. I taka uwaga organizacyjna, jeżeli ktoś chciałby zabrać głos, to proszę bym się zgłaszać wcześniej, ja będę podchodził po kolei, będę kolejno się zgłaszał. Pan się zgłasza. Dobrze. Stałem za filarem. No tak, filar. Czyli jeszcze tak chciałbym dopytać, czyli to by musiało być jakieś 300 osób, tak? Mniej więcej, które byłoby z tej listy. No 2/3 z 460 to jest dokładnie ile? 307. 307 osób i musiałaby jakaś część społeczeństwa na nich zagłosować, tak? Żebyśmy weszli do Sejmu. Żeby ta lista weszła do Sejmu. Fizycznie, tak? Żeby zmienić nasz kraj, ale poważnie, w sensie na serio zmienić,
potrzebna jest w Sejmie większość konstytucyjna. To jest 307 tak posłów. Nie widzę innej możliwości, jak tylko spróbować w jednych wyborach ruszeniem takim pospolitym, w sensie społeczeństwo musi to zrobić i się jakby właśnie do tego, żeby zorganizować, wprowadzić taką liczbę osób do Sejmu. Bo zakładam, że próba dostania się do Sejmu pomalutku i tam potem poszerzania wpływów jest skazana na niepowodzenie. Pierwsze, bo czas ucieka, po drugie dlatego, że to co mówiliśmy, jak coś tam trafi, to w najlepszym wypadku nie wytrzyma albo odejdzie, a w najgorszym to go system wciągnie, wessa. Znaczy, miałem tylko taką uwagę, że uważam, że no to jest no, ciężkie będzie do zrealizowania, chyba że naprawdę wszystkie środowiska, które są anty, się jakoś tam zjednoczą. Ale uważam, że jest mało czasu, tak? Bo mówimy pewnie o tym perspektywie jesiennych wyborów. Nie, chyba, bo tak zakładamy, tak? Żeby to wypaliło na te... Proszę Państwa, pomysł na obalenie systemu nie ma ram czasowych. Znaczy, to trzeba zrobić. Dzisiaj albo za 4 lata. Wszystko jedno, tak? Oczywiście, im szybciej, tym lepiej. Zakładam, że wynik pana Kukiza w ostatnich, w tych pierwszej turze wyborów jest na tyle optymistyczny, że jest możliwe, żeby już w tych wyborach naprawdę 50% wyborców zagłosowało na listę społeczną. I tylko pytanie, czy pan Kukiz będzie chciał i będzie zdało sobie sprawę, że nie ma innej drogi. Bo dzisiaj ten wynik sprawił to, że dzisiaj wszystko od niego zależy. Jeżeli on powoła partię, albo wejdzie w układ z jakąkolwiek inną partią obecną dzisiaj, no to niestety, znaczy na pewno w wyborach przekroczy pewnie 5%, tam się kilku posłów z partii pana Kukiza ewentualnej dostanie. Ale obawiam się, że to się niczym nie skończy. Właśnie dlatego, że to będzie kolejna partia. To będzie się uwikłanie w ten system partyjny. Chociażby dotacjami z budżetu państwa. Jak można mówić, że trzeba kraj zmienić, obciąć wydatki, bo to się do tego sprowadza oczywiście, tak? Żeby obniżyć podatki. To jest dla mnie podstawa. Żeby obniżyć i uprościć podatki, no to trzeba oczywiście ograniczyć wydatki. No i zacząć należy od, oczywiście od finansowania partii politycznej. To jest pierwszy z brzegu wydatek, który jest do likwidacji przecież, tak? No więc jaką będzie miał motywację ktokolwiek do likwidacji dotacji dla partii politycznych, skoro sam będzie z dotacji korzystał? Tak? Więc krótko mówiąc, jeżeli dzisiaj pan Kukiz by wyszedł przed kamery w TVN-ie, na przykład tam gdzie opuszczają cały czas, i powiedział, że on oczywiście musimy ten system balić i dlatego właśnie możemy zrobić to tylko sposobem takim, że ja nie założę własnej partii, tylko wystartuję do Sejmu z listy społecznej, do której zapraszam wszystkie osoby i zachęcam, bo to lista społeczna z definicji nie jest niczyja, tylko po prostu jest to, mówię, taki jakby taka, znowu to słowo, bo to forma. Taki, wiecie Państwo, no to jest taki trik, tak? Pojemnik taki, tak. Coś takiego, taka winda do tego. To nie jest niczyja własność. Po prostu może powiedzieć, że ja będę startował z listy społecznej, bo to jest jedyny sposób na obejście partyjnych zasad. I zapraszam do tego, zachęcam do tego wszystkich innych ludzi, którzy rzeczywiście chcą ten system chory obalić. I taki komunikat jakby dzisiaj poszedł w świat, to wierzę, że do wyborów naprawdę spokojnie znajdzie się nawet więcej 50% głosujących, którzy wreszcie uwierzą, że jest możliwe odsunięcie tej obecnej klasy politycznej od władzy. W każdym innym przypadku, jeżeli będzie to własna partia, albo jakakolwiek układ z inną partią, no to daj Boże dobry wynik takim dobrym ludziom, ale obawiam się, że z definicji ich uwikłanie się w partyjny system będzie barierą, której nie będą w stanie potem przekroczyć, żeby ten system obalić, po prostu. Jeszcze tylko taka rzecz. Ja uważam, że trzeba dotrzeć jakoś, nie wiem, przez jakikolwiek media do szerszej widowni, bo ja wiem, że my taką robimy pracę u podstaw, gdzieś tam tych ludzi przekonujemy, opowiadamy im o tym całym wszystkim, o tej całej ściemie, która jest w Polsce. Ale ludzie, tak jak nie wiem, czy pan to powiedział, czy ktoś, że ktoś usłyszy 100 razy kłamstwo, to nie uwierzy. I niestety chyba będzie trzeba 100 razy powiedzieć prawdę, żeby ludzie zaczęli myśleć, tak? Bo ja tylko mogę dodać z własnego doświadczenia, że to jest po prostu jakaś orka na ugorze ta praca, bo ludzie, nawet jak im się fakt przedstawia i pokazuje, nie wierzą w to. Bo już tak są zmanipulowani przez media przez 25 lat, że jest po prostu katastrofa. Więc ja uważam, że nie wiem, może był jakiś taki pomysł, żeby gdzieś w jakieś media, które mają szerszy zasięg, uderzyć
nie wiem, może Radio Maryja, które co prawda, czy tam Telewizja Trwam, co prawda to jest, ostatnio się stali tubą propagandową PiSu, ale, ale może jak mają Boga w sercu, to jakoś tam by zreflektowali, żeby coś tam, nie wiem, jakieś wykłady puścić, jakieś rozmowy i tak dalej, bo nie sądzę, że jakieś tam TVN czy Polsat z tej strony, ale, ale może chociaż z tej drugiej strony. Także taka moja propozycja, żeby gdzieś w te media uderzyć, bo jeżeli zostaniemy na poziomie internetu, to myślę, że będzie ciężko, w sensie zdobyć poparcie dla takiej listy. Ma pan absolutną rację. Dostęp do mediów musi być priorytetem dla nas, dla ludzi, którzy chcą coś zmienić, bo bez tego się to nie uda. Dlatego mówię między innymi, że dzisiaj wszystko jest w rękach Pawła Kukiza, bo on ten dostęp do mediów ma fizycznie, jest w mediach obecnych, w głównych mediach. I jeżeli on tego nie zrobi, to nikt inny szybciej i lepiej tego nie nagłośni. Takie pytanko, czy nie uważa pan, że to jest też taka trochę śmierdząca sprawa, że pan Kukiz występuje u wszystkich takich celebrytów typu wojewódzki i tak dalej? Czy to nie jest jakaś kurde podpucha znowu? Na pewno jest to coś, co powinno budzić nasz dystans i ostrożność, tak? Może być jakimś tam człowiekiem podstawionym, ale może jest wykorzystany przez tych ludzi, nie? Z jakiegoś powodu, proszę państwa, nie wnikając w to, zakładamy dobre intencje pana Kukiza, ale jest człowiekiem szczerym i odważnym i uczciwym, tak? Oczywistym jest, że skoro go media do siebie wpuściły, zapraszają i pokazują, to mają w tym interes, tak? Być może jest tak, że woleli promować jego niż innych kandydatów antysystemowych. Być może jest tak, że wiedzą, że otaczają go ludzie, którzy będą go pilnować, żeby nic głupiego nie zrobił, tak? Nie wiem tego. Na pewno, skoro się pojawia w mediach, to media mają w tym... To media... to nie jest to przypadek, w tym sensie, tak? No nikt tam się przypadkowo nie pojawia i gdyby to było przypadkowe, to byśmy widzieli tak samo często pana Kukiza, jak pana Kowalskiego, pana Brauna i tak dalej, tak? Także to na 100% mówię, media mają coś, co ugrać, pokazując pana Kukiza tak często. Natomiast mówię, to nie znaczy, że trzeba... Wiecie państwo, no, to tak jakby mnie do dzisiaj do mediów zaproszono na żywo zaznaczam, tak? Bo to miałem zaproszenie do jednego programu, tym bez pardonu taki program, tak, na Tele5, ale oni go nagrywają i montują, więc ja powiedziałem, że nie, to ja mogę na żywo bardzo chętnie, ale nie dam się nigdy zmontować, bo sam to robię na co dzień, w sensie montuję własny program, ja wiem, co można zrobić w montażu, wszystko można zrobić, poza mówiąc, tak? Także gdyby mnie dzisiaj zaprosiło TVN albo Wiadomości na żywo, no to oczywiście bym poszedł, znaczy chciałbym spróbować na chwilę, chociaż im tą broń wyrwać z ręki i skorzystać z tego, tak? Zakładam, że to się nie stanie wcześniej, dopóki nie uznają, że jest taki człowiek, którego warto jednak skompromitować, bo trochę za dużo wyrasta. Nie? Także to nie jest nigdy tak, że to jest bezcelowe. Zawsze one mają w tym interes, mówię one, media, żeby kogoś do siebie zaprosić. No, ale niemniej jednak, mówię, nie mam innego wyjścia, to musi być nasz priorytet. Dlatego też czasami, jak państwo oglądacie mój kanał, to może zauważyliście, czasami jest tak, że tam biorę na tapetę jakiegoś tam kogoś publicznego i jego odpowiedź tam komentuję, czy rozbieram na elementy pierwsze. Czasem używam ostrych słów, ale to jest celowa prowokacja tych ludzi. Liczę na to, że któryś w końcu z nich postanowi mi się odwinąć właśnie na antenie. Tak? To jest jedyny sposób, jaki na razie ja potrafię wymyślić, żeby spróbować tam się gdzieś dostać z tym przekazem. Tak? Do tej pory to się nie udało. Nie jest to nic łatwego, to nie znaczy wcale, że jestem pewien, że mi się uda, tak? ale próbować trzeba w tym kontekście. Jakbym nie próbował, to na pewno mi się to nie udało, a tak to chociaż można mieć szansę, że zdarzy się sytuacja, kiedy mówię, zapadnie decyzja, że słuchajcie, zaproście tego faceta i weźcie go, zmieszajcie z błotem, bo on tutaj zaczyna ludziom za dużo oczu otwierać, tak? No i wtedy nie mogę z tej okazji nie skorzystać, tak? Bo cała to, co robię, byłoby jakby bez sensu, gdybym nie skorzystał z okazji tego, żeby właśnie pójść z tym oprawdany. Tak? Dlatego też, ja się ostatnio mogłem się Państwo obserwować, że na moim kanale dużo było pana Grzegorza Brauna, no to wynikało z tego względu, że po pierwsze pan Grzegorz Braun miał najmniejszy czas dostępu do mediów w ogóle, więc warto zawsze sprawdzić słabszego, a po drugie pan Grzegorz Braun był jedną osobą, która jakby odpowiedziała pozytywnie na to, co na kanale mówi i proponuje, chociażby to inicjatywa Jedna Polska. On tam jest na liście reprezentantów i rzeczywiście on sam się jakby na to zgodził, żeby tam być. Mało tego, na swoich spotkaniach, kiedy miałem okazję przez kilka dni mu towarzyszyć w podróży po Polsce, no to on na swoich spotkaniach fizycznie potrafił mi, jak podał pytanie, co dalej, to on fizycznie oddawał mi mikrofon, mówi, zapraszam panie Konarzie, pan opowie o swoim pomyśle, tak? Taką możliwość mi dał i dlatego też z tego skorzystałem. Nie śmiałem go o to prosić i no szkoda, że tak się nie stało, że będąc w mediach raz czy drugi nie wspomniał, że taki, nie koniecznie o mnie, tak, ale że po prostu jest pomysł na obejście systemu właśnie w wyborach
po przejście sposób. No trudno, mówię, było, szkoda, że to nie padło, no ale to już jakby za nami, tak? Na dzisiaj jedyną osobą z tych osób, które możemy podejrzewać, że rzeczywiście są antysystemowe, mamy gwarancję, ale tak się przedstawiamy, jest Paweł Kukiz. On ma dostęp do mediów. W związku z tym, i wynik wyborczy sprawił to, że on naprawdę dzisiaj może bardzo wiele dobrego zrobić, no ale też bardzo dużo może zaprzepaścić, jeżeli właśnie nie będzie sobie zdał sprawy z powagi sytuacji i z tego, czym się skończy pójście drogą partyjną. Także moim celem, no mówię, pechowo się stało, pan Kukiz stracił ojca w ostatnich dniach. To nie jest czas na pewno na to, żeby go nagabywać tą polityczną rzecz, no niemniej jednak czas upływa. Mam maila do pana Kukiza wysłałem, tak? Będę się próbował z nim skontaktować, będę próbował z nim porozmawiać i przekonać go do tego, że już dzisiaj może zrealizować to, o czym mówi, bardzo słusznie. Mówi o odpartyjnieniu sceny politycznej, o tym, że się ludzie powinni wybierać bezpośrednio, a nie z partyjnych. Pięknie o tym mówi. No i właśnie, moim celem jest teraz pokazanie mu, że nie musi czekać na to, żeby to wprowadzić w życie. Już dzisiaj może stworzyć listę społeczną, która będzie spełnieniem wszystkich tych jego słusznych postulatów. Czyli właśnie tego, że wybierzemy na posłów ludzi bezpośrednio i bezpartyjnych, a nie z nadania partyjnego. I dla mnie też, poza wszystkim innym, będzie to pewien, no właśnie, taki test, papierek lakmusowy intencji pana Kukiza, tak? No bo jeżeli ja go po prostu będę ciągnął, trzymał za słowo. Mam jakieś tam nagranie z jego wypowiedzi, gdzie na YouTube znalazłem, gdzie o tym właśnie tak bardzo fajnie mówi, że chodzi przecież o to, żeby właśnie przedstawicieli publicznych wybierać bezpośrednio na wszystkich szczeblach państwowości, żeby nie było i z partyjnych, od partii i tak dalej, i tak dalej. To pięknie mówi. Moim celem jest teraz tylko chwycenie za te słowa i pokazanie mu udowodnienie, że może zrobić to już dzisiaj. To jest pytanie. Tak. Wcześniej chciałbym jeszcze nawiązać do wątku, który pan poruszał. Jeżeli chodzi o Sejm, wystawienie list do Sejmu, to mamy 41 okręgów i mniej więcej po 12 kandydatów, więc żeby się w ogóle liczyć w Polsce i mieć jakieś szanse na wynik wyborczy, trzeba postawić te listy pełne, czyli potrzebujemy około 490 osób, czyli tyle mniej więcej liczy Sejm. Z małą górką, tak? Więc proszę państwa, ale co mówię, w wyborach już tak startuje Ruch Narodowy, Nowa Prawica, teraz partia Korwin jest świeża. Oni już mają starty za sobą, tak? Więc fizycznie są ludzie, którzy gdzieś tam, młodzi, ambitni, są gotowi do tego Sejmu pójść, tak? Więc to nie jest tak, że ludzi, którzy szczerze chcą ten system obalić, nie ma w Polsce. Tak? Chodzi tylko o to, żebyśmy ich wśród siebie znaleźli. Tutaj też było pytanie wcześniej o moje zaangażowanie polityczne. Proszę państwa, ja bardzo bym chciał trzymać się z daleka od polityki. Tak? Ja do tego bagna nie chciałbym wchodzić. Ale... Słucham? Zdaję sobie z tego sprawę. Dlatego... No powiem państwu tak. Już się z tym pogodziłem, tak, że uniknąć tego całkiem chyba się nie uda. Ale no to jest jakby... No właśnie, to też... Wiecie państwo, jeżeli ja kogoś o kimś mówię, tak, i coś mu sugeruję i tak dalej, to też staram się w takiej pozycji, jak ja zareagował. I to jest naprawdę bardzo proste. Takie proste rzeczy. Człowiek uczciwy, po pierwsze, nie ma nic do ukrycia, tak? Jeżeli ktoś ma do mnie jakieś pytania o to, co robię, a ja jestem szczerze uczciwy, to mnie takie pytania, wiecie państwo, no to ja na takie pytania odpowiem zawsze. W sensie nie boję się takich pytań, bo one są potrzebne, po prostu. No, jak nie mam nic do ukrycia, to nie będę mówił. Mogę odpowiadać teraz to samo. Ale mi to nie przeszkadza, bo nikt nie jest w stanie mi jakby wygrzebać czegoś niedobrego, skoro jestem uczciwy, na przykład, tak? Jeżeli mówię, że system partyjny jest zły i trzeba posłów wybierać bezpośrednio, no to nie wyobrażam sobie, żebym teraz miał zakładać partię. Bo to by było zaprzeczeniem, moje czyny byłyby niespójne z moimi deklaracjami. Do czego zmierzam? Tak, zdaję sobie z powoli sprawę, że będzie bardzo trudno uniknąć tego ubiegania w politykę. Ale jeżeli miałbym w jakikolwiek sposób kiedykolwiek gdzieś startować, no to właśnie tylko z listy społecznej. To znaczy właśnie firmując w ten sposób, udowadniając, że ja mówię serio to, co mówię. I to nie jest gadanie pod publiczkę, tylko ja na serio mówię o tym. I w tym kontekście nie wiem, co będzie, ale zakładam, że nie wykluczam możliwości, że jeżeli tak pan Kukiz by stworzył, zaproponował listę społeczną, by z tym wyszedł publicznie jako pierwszy, to byłbym gotów
no, jako też filmować to swoim nazwiskiem. Gdyby to było miejsce społeczne. Jeszcze jeden moment. Z jakiego miasta to jest? Bo jesteś ze Śląska, tak? Ja? Nie, ja jestem z Trójmiasta. Trójmiasta. Gdańska. Na Śląsku, no tak. Ale też od razu Państwu zaznaczę, no właśnie, to jest bardzo proste na przykład. Tak? Problemem, dlaczego te partie różne mniejsze nie mogą się dogadać ze sobą? No więc najczęściej jest to dlatego, że właśnie powstaje spór o to, jak będzie układana lista. Tak? No bo to zawsze będzie lista partyjna. W sensie, jak oni się między sobą dogadają, jak podzielić mandaty, to to nadal będzie lista partyjna. Lista społeczna z definicji oznacza, że nikt odgórnie nie ustanawia kolejności na listach, po pierwsze, tylko ta kolejność może być albo losowana, jak są losowane listy partyjne, w sensie numer list partyjnych w wyborach, tak? Może być losowana, co za przeszkoda, tak? Może być albo alfabetyczna, tak jak jest lista kandydatów na prezydenta w wyborach prezydenckich, albo można do tego wykorzystać właśnie narzędzie, jakim jest Jedna Polska, do tego, żeby to poparcie ludzkie, nasze, było wyznacznikiem tego, kto ma jakie miejsce na liście, tak? Ale to są tylko, powtarzam, kolejność na liście. A oczywiście do Sejmu wejdą ci ludzie, którzy już fizycznie potem w prawdziwych wyborach zdobędą najwięcej głosów, żeby to było jasne, tak? To na to też się oczywiście taka lista społeczna to z definicji to zawiera, że my wybierzemy głosy za konkretne osoby, a do Sejmu będą ci z tej listy, którzy mają najwięcej głosów w wyborach, a nie ci, którzy są na samej górze. To jest oczywiste chyba, rozumiem, tak? I do czego zacząłem? Naprawdę, ja nie miałbym żadnych problemów, żeby powiedzieć: bierzcie sobie jedynkę jak chcecie, ja mogę startować z miejsca ostatniego, albo nawet jeszcze spod listy, żeby sobie budynek się nie wikłać. Kompletnie żadnego znaczenia. Dlaczego pytałam, czy jesteś ze Śląska? Ja jestem z pochodzenia, z urodzenia Zabrzanką. Mam wielu znajomych na miejscu, tam właśnie. Byłam teraz w weekend na miejscu, spotkaliśmy się dosyć sporą grupą osób. Wszyscy cię oglądają, absolutnie. Fajnie, że powiedziałeś o tych listach społecznych, bo to też chciałam zapytać, bo to jest bomba i osobiście, jak wszyscy usiedliśmy, wysłaliśmy maila z tym odcinkiem do tak zwanych wszystkich świętych, czyli do wszystkich sztabowców od Pawła i do samego Pawła. Dziękuję. Nie, bo chcemy też uszanować tą jego żałobę, którą teraz przeżywa. Ale to wszystko poszło, no i będziemy dalej pytać, co oni z tym będą robić. Ale dlaczego pytam? Bo fajnie mówisz o tym, co należy zrobić, tak, w najbliższych różnego rodzaju wytrychy, tak jak ten z listą społeczną. I ja sobie nie wyobrażam, żeby ciebie w Sejmie nie było, po prostu, ja osobiście. I to nie dlatego, że jesteś jakąś tam rozpoznawalną twarzą, że nagrywasz, że ludzie cię oglądają, tylko po prostu, no tak jak mówiłeś, żeby znaleźć 300 uczciwych, tak? No to już jednego mamy, jeszcze tylko 299. No i teraz tak naprawdę, niezależnie od tego, z jakiego miasta byś startował, to co mówisz, że nie zależy ci na jedynce, nie ma żadnego znaczenia, Kukiz startował do sejmiku z ostatniego miejsca, tak? I się dostał. Tak więc, no nie masz wyjścia, tyle ci powiem. Ja to mówię, ja sobie zdaję sprawę. Tak, to bardzo trudno będzie mi tego uniknąć, tak jak powiedziałem się, wiem, no, dociera to do mnie, po rynku. A tego nie unikaj, to po prostu nie unikaj. Ja autentycznie... Mnie nie rajtuje bycie politykiem w tym sensie, tak? Czy bycie w Sejmie. To jest naprawdę nie mój plan na życie. I... Niestety druga strona medalu jest taka, że rzeczywiście oddając sprawy w ręce innych osób, choćby miał do nich 100% zaufanie, to się może okazać, że nie będzie wtedy kogoś, kto będzie potrafił, czy miał tyle, żeby te sprawy pociągnąć do końca. I z tego też powoli sobie zaczynam zdawać sprawę, że trudno jest, bo sobie zawsze wyobrażam, że można być z boku. Mój tajny plan był taki, że wprowadzi do Sejmu 300 osób, które będą chciały i gotowe na przykład ze mną rozmawiać o rozwiązaniach gospodarczych, po to, żebym mógł je przekonać do tego, co jest dla Polski dobre, i one to wprowadzą. Taki był mój sekretny plan, żebym mógł stać z boku. Natomiast też do mnie dociera, że takie stanie z boku może oznaczać, że te osoby, które się do Sejmu dostaną, odpowiednio zmotywowane, mogą przestać chcieć ze mną rozmawiać, albo mnie słuchać, albo i tak dalej. Krótko mówiąc, rzeczywiście no, jest takie przysłowie, tak? Jak chcę, żeby coś było zmieniono dobrze, to musisz zrobić to sam. Coś w tym jest. Znaczy, no, krótko mówiąc, tak. 3 miesiące temu, czy 4 powiedziałbym, nie, ja się powiem, może zmieniam wciągnąć. Dzisiaj mówię, ja się nie chcę dać to wciągnąć, ale sobie zdaję sprawę, że to może być konieczne. I
i na pewno nie będę się od tego wymigiwał, aczkolwiek mówię, no na pewno moje działania będą musiały być dla mnie kompatybilne z tym, co zawsze mówię, tak? To znaczy jestem w stanie tylko w listę społeczną się zaangażować politycznie, bo to jest, uważam, jedyne skuteczne rozwiązanie. Mamy pytanie? To tak, nazywam się Piotr Markowski, jestem studentem Politechniki, no i nie należę do żadnego stowarzyszenia na razie. I chciałem się zapytać, tam częściowo Pan odpowiedział na moje pytanie, chciałem się zapytać o różnicę w organizacji takiej listy społecznej w stosunku do takiej zwykłej listy partyjnej. I chodzi mi o to, że w obecnym systemie wyborczym mamy określoną liczbę okręgów, jest określona liczba miejsc na takiej liście. No i też jest kwestia tego, że no, statystycznie są pewne okręgi, gdzie można się dostać do Sejmu łatwiej, jakby będąc antysystemowcem, a są takie okręgi, gdzie jest to niemal niemożliwe, albo są jakieś określone sympatie polityczne. No i taką listę też ktoś musi jakby zorganizować. I pytanie, jak można zagwarantować, no rozumiem, że tutaj optimum jest to narzędzie Jedna Polska, natomiast trzeba rozdzielić ludzi po okręgach, trzeba rozdzielić miejsca, no losowanie też jest dobrą opcją, ale jak możemy zagwarantować, że to będzie uczciwie zrobione i nie wejdą tu żadne wpływy, układy i jakieś naciski z zewnątrz, które tak no, bardzo łatwo nawet nie dostrzec. Lista partyjna polega na tym, tak jak mówię, ona się nie musi nazywać partyjna. Tak? Może być się nazywać ruch społeczny, albo platforma obywatelska, albo coś takiego, nie? Lista partyjna się charakteryzuje tym, że albo ja jako szef partii, albo jakieś grono dowodzące danej partii fizycznie wpisuje tu ludzi na tą listę, tak? Kandydat A, mój kolega B, tak? Część, który sam mieli pieniądze C i tak dalej, tak? Fizycznie ktoś tą listę tworzy. Więc wszystkie te osoby, po pierwsze są od zależne od tego, kto tą listę tworzy, tak? A po drugie, no wiadomo, że taka osoba tam tylko swoich ludzi zaufanych puszcza, a ktoś, kto niekoniecznie się z nimi zgadza, bo mógłby go podważyć ich pozycję lidera, będzie osobany w cień, tak? To jest lista partyjna, niezależnie od tego, kto to robi, czy nazywa partią, czy nie. Lista społeczna, podkreślam, z definicji, tak? To znaczy, to nie jest niczyja lista, w sensie, że nikt tu nie będzie ustalał tych nazw, tak? Lista społeczna polega na tym, że kto z Państwa chciałby kandydować do Sejmu, tak? Można na taką listę się zgłosić. A, B, C, D, E, F. Tak? Tu mamy na przykład ludzi, którzy chcą startować z tej listy, tak? I jak mówię, nikt tego nie ustala autorytatywnie, tylko jest to według jakiejś zasady z góry przyjętej. Dla mnie najprostszą, najbardziej naturalnym sposobem tworzenia takiej listy jest właśnie to, po to powstało to narzędzie, że skoro jest narzędzie do tego, żebyśmy mogli ocenić, kto ma jakie poparcie rzeczywiste w społeczeństwie, tak, wśród swoich znajomych i tak dalej, ile osób za nim stoi, no to na zasadzie prawyborów, kto ma większe poparcie, ten ma wyższe, ten ma pierwsze liście i tylko tyle. Tak? Ale jeśli ktoś z jakich powodów, bo zarzuci mi, że nie, to jest twoje narzędzie, które stworzyłeś i tam ty masz większe szanse, albo tam ten, kto pierwszy trafił, ma większe szanse i tak dalej, ja się będę upierał. Może być inne rozwiązanie, inna metoda, byleby to było, mówię, obiektywne kryterium, a nie czyjaś decyzja. Na przykład, mówię, losowanie tych miejsc jest równie dobre dla mnie, na, tak na, wiecie Państwo, z góry, tak, na gorąco odpowiadanie. Albo może być alfabetycznie, wszystkie jedno, jakie kryterium przyjmiemy, chodzi o to, żeby to nie była lista ustalona przez kogoś, tak, tylko żeby to był taki właśnie pojemnik otwarty dla ludzi, którzy chcą startować do Sejmu, po to, żeby mogli to zrobić nie wikłając się ani w żadne partie inne, ani nie musi celowo zakładać partii, żeby wystartować wybory. Bo prawo wyborcze w naszym kraju to bierne, czyli to, że się jest wybieranym, jest fikcją dzisiaj, tak? W Konstytucji jest zapisane, że każde ma prawo wyborcze, odpowiednio skończywszy wiek, tak i tak dalej, to jest nieprawda, bo ja nie mogę do Sejmu wystartować. Żeby wystartować do Sejmu, muszę albo założyć sam partię, albo się do jakiejś partii dołączyć dzisiaj. Lista społeczna to jest właśnie zmiana ordynacji bez zmiany przepisów. Tworzymy taki pojemnik, na który właśnie każdy, kto chce wystartować, może to zrobić na takiej liście. O kolejności z listy nie decyduje nikt, tylko jest jakby pewna zasada z góry znana rozdzielania od kto będzie na którym się startował, tak? I pytanie jest takie, ja przyznam szczerze, że Państwu nie orientowałem się jeszcze, czy jest jakiś maksymalny, to może Państwo powiecie, może już macie za sobą
Czy jest maksymalna ilość osób, w sensie ograniczenia, jakieś odbory, ile może być na liście wyborczej? Dwukrotność liczby mandatów z danego okręgu. Dwukrotność liczby mandatów. No więc sprawa jest prosta, proszę Państwa. A jest jakiś minimum? Czyli tyle, ile jest mandatów, to tyle musi być minimum, a dwukrotność tej liczby to jest maksymalna. No to widzicie Państwo. Załóżmy, że jest 7 mandatów w jakimś okręgu, tak? Z listy społecznej, z każdej grupy komitetu, tak, może wystartować z jednej listy od 7 do 14 osób. Więc jak mamy w danym okręgu kandydatów pomiędzy tą liczbą, to nie ma w ogóle problemu. Tak? Wszyscy startują, tylko jest kwestia kolejności. Jeżeli będzie więcej niż 14 chętnych, no to oczywiście wtedy właśnie trzeba przeprowadzić to kryterium, bo nie wszyscy się zmieszczą, tak? Czyli albo poparcie, albo losowanie, albo też się wtedy odpada, bo to byłoby nieuczciwe, żeby odcinać ludzi, którzy nie mają nazwiska na litery kliniczne, ale wiecie Państwo, co chodzi, tak? Można przyjąć jakieś obiektywne kryterium układania tej listy, tak? Sednem jakby koncepcji jest to, że nikt nie musi się uwikłać w żadne partyjne układy po to, żeby chcieć iść do Sejmu, coś dobrego dla nas zrobić, tak? Ja osobiście, to jest znowu moja propozycja, bo to wszystko jest tylko, ja nikogo do tego nie zmuszę oczywiście, to są propozycje. Ja bym proponował, żebyśmy zwiększyli swoje gwarancje, że tam się nie trafią oszuści na tej liście, tak? Właśnie wprowadzić coś, co bym nazwał, nie wiem, kontraktem wyborczym w formie, chodzi o pisemne zobowiązanie, w formie, to może nawet jest taka w kodeksie cywilnym figura jak przyrzeczenie publiczne, tak? Można się pisemnie do czegoś zobowiązać w formie przyrzeczenia publicznego i to ma moc prawną. Ja bym proponował, pierwszy miał pomysł był taki właśnie, żeby to było to stosowane do wydatków państwa i do podatków oczywiście. Czyli krótko mówiąc, żeby się ci, którzy są w sytuacji społecznej po to, żeby obalić system, udowodnili, że chcą ten system obalić i że wiedzą, czym jest system, tak? Czyli że, krótko mówiąc, zobowiążą się na piśmie, że będą zawsze głosować w taki sposób, że w wyniku ich głosowania podatki się nie mogą zwiększyć i wydatki się nie mogą zwiększyć. Mogą tylko w drugą stronę, czyli zmniejszać się, tak? To było najprostsze i najczytelniejsze. Można również do tego dodać na przykład albo na listę społeczną, skoro ona, celem tej listy jest odsunięcie klasy politycznej obecnej od wpływu na nasze życie, można dodać kryterium, że tak powiem, przyjęcia na listę, że to nie mogą być osoby, które w jakikolwiek sposób były już związane z rządzącymi formacjami, tak? Były w Sejmie, pełniły funkcje kierownicze publiczne i tak dalej, i tak dalej. Można takie kryterium przyjąć, ale mówię, to jest tylko propozycja. Najbardziej elastycznym i otwartym formułą tego kontraktu wyborczego byłoby coś takiego, proszę Państwa, gdyby każdy, kto chce startować, musiał się zobowiązać pisemnie do czego chce fizycznie, ale żeby te jego obietnice musiały być spisane w formie właśnie przyjęcia publicznego, tak? Żeby ludzie wiedzieli, co człowiek, na którego głosują, zobowiązał się zrealizować. Tak? To... No ale jak podpisze to zobowiązanie i nie wypełni go, to co wtedy? Można go ściągnąć z funkcji? Proszę Państwa, po pierwsze, nawet jeśli nie możemy czegoś takiego wyegzekwować potem fizycznie, no to chyba lepiej mieć coś na piśmie, niż nie mieć w ogóle nic na piśmie, tak? To po pierwsze. Po drugie, przyrzeczenie publiczne ma moc prawną. To jest figura, czy też jak to nazwać, umowa, tak? Zobowiązanie, które jest wpisane do kodeksu cywilnego. Więc ono fizycznie jest prawnie wiążące w III RP. Więc można teoretycznie w sądach III RP dochodzić sprawiedliwości. Tak? Nie można tego zrobić w sądzie, bo konstytucja stwierdza, że nie wiążą posłów instrukcje wyborców. Trzeba by konstytucję zmienić. Ale to nie jest instrukcja wyborców. To jest jego własne pisemne przyrzeczenie publiczne. To jest co innego. Ale to jest taka sama formuła. Nie można by się tego prawnie dzisiaj domagać. Może ja bym spróbował odpowiedzieć, bo jeżeli ktoś się zobowiąże do czegoś takiego na piśmie i później z tego się przyrzeczenia wyłamie, to automatycznie przy następnej, jeżeli będzie się odgotowywać na następną kadencję, każdy może mu to wyciągnąć publicznie. No i taki człowiek już jest zniszczony politycznie. Receptą na to są jednomandatowe okręgi wyborcze albo ordynacja większościowa, gdzie trzeba się spowiadać przed wyborcami z tego okręgu, z którego się został wybrany. I no, zauważcie, że u nas są afery
różnego typu i nic nie jest w stanie politycznie człowieka zniszczyć, ale w systemach anglosaskich, gdzie jest ta ordynacja większościowa, no to posiadanie nieślubnego dziecka już dyskredytuje człowieka publicznie do pełnienia funkcji i on już sobie nie zyska drugi raz sympatii wyborców. Moim się to nie zależy od ordynacji wyborczej, tylko po prostu kultury danego społeczeństwa, tak? To znaczy, no naprawdę, to gdybyśmy... Przecież nic nie stoi na przeszkodzie, żeby dzisiaj my, wyborcy, żebyśmy nie głosowali na ludzi skompromitowanych, tak? To naprawdę nie zależy od ordynacji, tylko od nas. No i niestety tutaj się to tak nie przekłada, po prostu mi się wydaje. Ale wracając do tego, przepraszam. Proszę Państwa, to jest tylko propozycja, jak spróbować zagwarantować sobie, wymóc, żeby ci nasi ludzie nas nie zradzili. Jeżeli macie Państwo inną, to ja słucham z chęcią, jak można to zrobić. Bo ja to jest coś, co mi przychodzi do głowy. Tak? Znaczy fizycznie, znowu, no, sądzę po sobie. Jak ja bym się czegoś pisemnie zobowiązał, to na pewno byłoby to dla mnie trwalsze zobowiązanie, niż ktoś tylko powiedział sobie na plakacie wyborczym i w ogóle zdejmował odpowiedzialności. Tak? Kartka papieru, będąca aktem prawnym, przewidzianym w kodeksie cywilnym, podpisana przeze mnie, jest zawsze większym batem niż brak tej takiej kartki, tak? To na pewno, tak mi się wydaje. Ale jeżeli macie Państwo... Wypowiedzi w telewizji, jak są wybory i obiecują, to co, no ma Pan nagrania, są oni twarzą w twarz. No więc mówię, proszę Państwa, ale to nie jest to, że mówię, zróbmy tak, będzie super. Ja mówię, proponuję tak. Jeżeli macie Państwo inne propozycje, to powiedzcie teraz głośno. To może tutaj kolejne pytanie. No na razie nie ma bata na nim, no niestety. No, tak, więc właśnie, dlatego nic nie zastąpi, proszę Państwa, tego, żebyśmy wybrali, żebyśmy znaleźli wśród siebie i wybrali ludzi uczciwych. Nie dlatego, że się podpiszę pod czymś, tak? Tylko dlatego, że są ludzie znani, nam uczciwi. I w tym kontekście, mówię, żadna lista partyjna tego nam nie zagwarantuje. Na liście partyjnej ludzi wybiera partyjniak, szef partii, a nie my, tak? Tylko my sami możemy spróbować znaleźć ludzi uczciwych wśród nas. Nikt za nas tego przecież nie zrobi. I tylko formuła taka właśnie, że każdy kto, że żeby wystartować nie trzeba zakładać partii, pozwala nam na to, żeby tacy ludzie mogli w ogóle zaistnieć i mieć szansę, że będą w Sejmie. Ja do tego zmierzam, tak? Nie mówię, że to jest rozwiązanie, które, że to jest wow i będzie cudownie, tak? Ja tylko prezentuję koncepcję, która moim zdaniem jest to jedyny, optymalny i jedyny sposób na to, żebyśmy mieli szansę znalezienia uczciwych osób, bo w każdym innym konfiguracji, w każdym innym schemacie i procederze wyboru posłów nie mamy na to szans. Jeżeli mówię o listach, o liście partii decyduje człowiek, chociaż byłby to najuczciwszy człowiek na świecie, to fizycznie nie jest w stanie on sam znać 400 uczciwych osób, tak? Które będą chciały sobie kandydować. To co na początku tego zaczęliśmy. No każdy z nas może takie osoby znaleźć jedną, dwie wśród siebie, tak? I możemy wtedy je wspierać. Ale nikt z nas nie jest w stanie wymienić z głowy listu 400 uczciwych osób przecież w całej Polsce, bo nie mamy takiej fizycznej możliwości. Idealną by była właśnie taka sytuacja, gdyby można było takiego gościa od razu odwołać, nie? Źle łapkę podniósł i chodź. Proszę Państwa, no znowu, to jest dla mnie oczywiste, że tak powinno być w Państwie, tak? Odwoływanie ludzi z funkcji publicznych jest ważniejsze niż ich powoływanie. Ja byłbym gotów nawet żyć, inaczej, chciałbym mieć, w sensie gotów zaryzykować i prowadzić coś takiego, że się posłów losuje rzutem kostką, pod warunkiem, że właśnie ludzie mają prawo ich odwołać. Bo wtedy mamy szansę, że trafi się coś uczciwego. A w obecnym systemie nie mamy żadnej szansy, żeby kogoś uczciwego wybrać, bo listu podają partyjniacy. Także odwoływanie posłów jest jak najbardziej dużo ważniejsze na przykład niż samejowy, tak? No ale znowu, no to pan mi to mówi, tak? A to powiem pana teraz pana argumentem. Ale dzisiaj nie mamy takiej możliwości. No tak to sobie zagwarantować, skoro nie mamy. Więc trzeba wprowadzić ludzi uczciwych, którzy taką zmianę prawa wprowadzą, tak? I się kółko zamyka. Więc na tym zobowiązaniu ja bym to umieścił na samej górze, to co Pan mówi na przykład, tak? Że właśnie wprowadzimy możliwość fizycznie odwoływania posłów, nie referendum jakimś drugim, tak? Tylko przy dzisiejszym informatyzacji, proszę Państwa, i postępie technologicznym, to jest naprawdę pestka, to student 5 roku informatyki jest w stanie zrobić, tak? Za pensję 5 miesięcznie w ciągu pół roku czy roku, zrobić system, który będzie w stanie, który pozwoli nam tak zarządzać krajem, że ludzie po prostu na bieżąco będą mogli cofać sobie poparcie i jak spadnie poniżej progu tam połowy wyborców na przykład, tak, no to z definicji człowiek po prostu traci mandat, jest wyrzucony z pracy i tyle. Nie? Także ja bym był gotów, mówię, po co Pan mówi, to powinno być wśród tych zobowiązań. Tak, że, tak ja, Konrad Daniel, zobowiązuję się, dostawszy się do Sejmu, robić wszystko, głosować zawsze i proponować takie zmiany, żeby właśnie można było odwoływać posłów, żeby wyborcy mogli w każdej chwili odwoływać posłów, którzy ich zawiodą. Na tym, że wyborcy
Tylko momencie, chyba ja bym prosił, żeby, bo tu jest 5 osób w kolejności, czeka na za mikrofonem. Także proszę zapamiętać sobie pytanie, jak będzie mikrofon, pan skalkuluje, to pan skomentuje. Przepraszam. Stanisław Chmielewski, od 18 lat już nie jestem studentem, więc... Ale byłem kiedyś w UB, to jeszcze jak Korwin był w UB, że też... Kilka lat temu proponowałem tutaj panom z KMT i z UPR-u, żeby stworzyli prawybory, żeby się porozumieli między sobą i wybrali reprezentację jedną właśnie w wyniku prawyboru. Także ja bardzo panu dziękuję i gratuluję. Moim zdaniem to jest kapitalny, świetny pomysł, ten jeden Polska. Ale to tyle, jeżeli chodzi o pochwały, bo hasło, że polityka to jest bagno, został wymyślony przez Gazetę Wyborczą w latach 90. i nie jest dobrym pomysłem pomielania. Podobnie są jeszcze dwa inne hasła, o których chciałem wspomnieć. O tym, że nie da się chwycić ludzi za mordę i wprowadzić wolność. Podobnie nie da się wszystkich wyborców oszukać i jakimiś tylnymi drzwiami wprowadzić zmiany. Także pana krytyka partii jako partii jest całkowicie nietrafiona. Partia polityczna to jest 1000 osób zgromadzonych wokół jakiejś idei. I nie ma w tym nic złego. Pan proponuje bardzo fajne, bardzo dobre i pożyteczne narzędzia prawyboru. I to są narzędzia sprawdzone w świecie, w Ameryce funkcjonują od wielu, wielu lat. I to jest bardzo dobre narzędzie. Natomiast ta propaganda, taka no hasła, że partie to jest coś złego i nie należy... To jest dla mnie przede wszystkim to jest niezrozumiałe i to jest niewłaściwe, bo partie polityczne to jest 1000, partia polityczna to jest 1000 osób zgromadzonych wokół określonej idei. Koniec kropka. Jeżeli pan ma ideę taką republikańską, że to wyborcy decydują w prawyborach, to jest świetny pomysł, ale chciałbym tylko taką uwagę, nie uda się panu, pan głosi takie idee wolnorynkowe, bardzo fajnie, ale nie uda się panu zgromadzić w tej swojej organizacji, jakkolwiek pan ją nazwie, ludzi, którzy równocześnie chcą rozwiązań wolnorynkowych i ludzi, którzy takich rozwiązań nie chcą. Także jeżeli mogę mieć jakąkolwiek sugestię, to dlaczego nie być uczciwym i powiedzieć, mam takie i takie poglądy. Szukam ludzi chętnych do współpracy, załóżmy partię polityczną, bo tak się nazywa 1000 osób, którzy chcą się dostać, którzy kandydują, którzy chcą się dostać do Sejmu, którzy chcą coś zrobić. I dodatkowo nie jesteśmy monarchistami jednymi czy drugimi, jesteśmy republikanami, korzystamy z praw wyborów i poszukać, tak jak pan bardzo słusznie pan powiedział, trzeba znaleźć wyborców, którzy tego chcą. Ogłosić to, wyborcy się zgłoszą do pana, tak, popieramy i wtedy załatwiamy. Jeśli jest, tak jak pan mówi, że partia to jest złego i to jest taka fajna sprawa, to proszę mi wytłumaczyć ten fenomen. Jak to się jest, że pół roku temu była partia KNP, która przekroczyła próg wyborczy wybora do parlamentu. Pierwszy poważny sukces, tak? Prowadziła posłów do parlamentu. Wszystko wskazywało na to, że idą tendencją wzrostową do kolejnych wyborów. I dzisiaj ludzie, którzy, jak pan mówi, jednoczyła ich idea wspólna i tak dalej, dzisiaj są podzieleni już panu dwie partie. Bardzo łatwo mogę to wytłumaczyć. Ale panu wytłumaczył, słucham bardzo chętnie. Ja tylko zakładam, że to właśnie dlatego, że w grę wchodzą szyldy partyjne, tak? Gdyby nie było szyldu partyjnego, tak? Gdyby osoby chcące coś razem wspólnie robić, tak? Działały razem, to nadal by działały razem. To poszło przecież o szyldy, tak? O właśnie wpływy, władzę wewnątrz tej partii, tak? Czy się mylę? Tak, ale to jest problem w głowach. No zgadza się. Problem, który został, który wynika z zorganizowania się w partię w strukturze, w systemie partyjnym. KNP jest partią monarchistyczną. Janusz Korwin, niekoniecznie. To jest to hasło, które ich porównuje. Jak porównuje, kiedy przecież
mówimy o sytuacji, że ta partia przecież była na czele, bo pan Korwin-Mikke, tak? Nie. Roku temu. Oni się poróżnili w momencie, kiedy pan Marusin wyrzucił pana Korwina z... Nie, no, ale ja mówię, więc ja mówię. Ja mówię o sytuacji sprzed jeszcze rozłamu. To jest tylko... Mamy partię pana Korwina, która nazywa się Kongres Najprawicy Janusza Korwin-Mikke, tak? Czy Korwin-Mikkego, przepraszam, tak? I to są ludzie, z Państwa Zwinicą, których łączy wspólne idee, tak i tak dalej. To są wspólne zmiany. No to... To dlaczego dzisiaj nie są razem? No właśnie, pan nie mówił nic do dziecko. Jest to osoba pana Janusza Korwin-Mikke, który uważa się za najważniejszą osobę i która ma taki potrzebę być prezesem. I oni go z tej prezesury wyrzucali. W związku z tym partia się rozpada na dwie części. Także no... No właśnie, no to mówię, no to dostrzega pan, że... Problemem jest to, kto jest tutaj na funkcji prezesa, tak? To jest powód rozpadu. No nie no, jest pewna... Był... Bo panowie nie są w KNP, ani nie są w żaden sposób związani, więc wolałbym nie rozstrzygać, co było przyczyną rozpadu naszej partii. Przyczyna zupełnie gdzie indziej leżała, ale prawdą jest, że coś, co nie jest zorganizowane pod takim szyldem, jest trudniej rozbić. Ideę samą w sobie trudniej rozbić niż szyld partyjny i my to przeżyliśmy na własnej skórze, na skórze KNP, bo zostaliśmy rozbici wbrew swojej woli niestety, a idea cały czas przetrwała, bo idea jest i u nas, jest w UPR-ze i jest w projekcie Korwina nowym, także idei nikt nie jest w stanie ruszyć. Kwestia tylko, żeby się oddolnie zorganizować, tak żeby każdy wiedział, w którą stronę iść i w odpowiednim momencie się przyłączyć. No właśnie, idea przetrwała, ale i w wyborach prezydenckich, i nie daj Boże parlamentarnych. Te trzy ugrupowania, które idea przetrwała, będą sobie nawzajem teraz obierać głos i konkurować, tak? A dlaczego nie może być tak, że mówicie, no teraz, no znowu, no sam nasz język teraz, tak? Patrzymy na to jak przez pryzmat partii, szyldu. A przecież za tym kryją się konkretni ludzie, tak? Jest jakiś pan Korwin-Mikke, jest jakiś pan Marusik, tak? Jest pan Wilk, jest pan Dziambor, z tych bardziej znanych, tak? Jest pan Najzer, pan Berkowicz, tak? Ci ludzie do niedawna jeszcze przecież wszyscy mieli wspólne cele. I nadal mają wspólne cele, już najgorsze, tak? Ale dzisiaj odbierają sobie głosy. Dlatego, że w grę wchodzą szyldy partyjne. Jedni się utożsamiają z jednym szyldem partyjnym, a drudzy z innym. A dlaczego nie może być tak, że ci ludzie po prostu kandydują, a o tym ktoś nie się dostanie, zadecydują my, wyborcy. Po prostu. Bo Korwin nie chce być losowany. Ostatnie zdanie. To, co pan zaproponował, prawybory, to jest moim zdaniem fenomenalne i 100% popieram. To nie jest ani nowy pomysł, tak? Dobrze, oczywiście, nieważne. To jest bardzo dobry pomysł. Tylko, że to ostatnie zdanie, to potrzebujemy organizacji, która te osoby, które pan wymienił z nazwiska, zmusi, zaszantażuje, zagrozi, zmusi ich do udziału w tych prawyborach. No, jeżeli pan jest w stanie przy pomocy tego projektu 1polska.pl coś takiego zrobić... Jeden może zrobić to właśnie, dorwać na chwilę kamerę ogólnopolską i powiedzieć ludziom wszystkim, słuchajcie, drodzy państwo, moi rodacy, żeby obalić system, musimy się połączyć siły, tak? Oczywiście, w związku z tym każdy, kto łączy siły wspólnej i się społecznej, chce obalić system, a kto woli sobie rzepkę skrobać, znaczy się, że ma inne cele, tak? I jak to się boi publicznie, to nie będzie mocniejszego argumentu, żeby tym ludziom uzmysłowić powagę sytuacji. Mam wrażenie, że ani ja, ani żadna inna organizacja, w sensie grupa ludzi, no fizycznie nie jesteśmy w stanie kogoś niczego zmusić, tak? A przecież to... Zaszantażować? No można, ale to ja... Zaszantażować? Do tego trzeba się urodzić człowiekiem pewnego typu, no a chyba nie o takich ludzi nam chodzi, żeby nami rządzili, nie? Którzy się posuwają do szantażu. Tak? Głosami wyborców. No to o tym mówię, no to powiedzieć wyborcom otwarcie w telewizji publicznej, że jest sytuacja taka, rozróżniamy swoich na wrogów w ten sposób. Każdy, kto łączy siły w sterowaniu systemu, to jest swój, bo łączy siły, bo działamy razem, a kto w jakikolwiek sposób sabotuje tę inicjatywę, no to wiadomo, że ma inne cele, tak? Niekoniecznie złe, ale jego własne partyjne cele są dla niego ważniejsze niż obalanie systemu, na przykład, tak? To jeżeli ma pan się taki szantaż, no to tak można szantażować, to tak. Oczywiście. Witam, Tobiasz Nowacki, studiuję aktualnie na czwartym roku na dwóch uczelniach w Poznaniu i należę do Kongresu Nowej Prawicy.
I pomysł mi się bardzo podoba, ale taka, nie wiem, jakby nieścisłość, bo skąd wiemy, że na tą listę nie wstawią właśnie te silne partie typu PO i PiS swoich ludzi i wykorzystają swój fame w telewizji, żeby ich wypromować i żeby to oni właśnie zajęli te 14 miejsc, a tacy ludzie jak pan, czy tu koledzy z KNP, czy z UPR-u, nie dostali tych miejsc. I druga sprawa, będzie trzeba demokratycznie wybrać tą listę, to skąd wiemy, że partie typu PO, PiS, PSL i SLD nie nagłośnią tej sprawy na tyle mocno, żeby na tych listach wypromować swoich działaczy, nie tych głównych, co zajmują normalnie na listach pierwsze 14 miejsc, tylko tych oddolnych, ale żeby to jednak byli ciągle tamci ludzie. Oni mają większe dotarcie do mediów i wtedy dalej kółko się zamknie, dalej znowu zamkną nam usta, a pod pretekstem zmiany państwa wejdą na tą listę ludzie, którzy tego państwa nie zmienią. Coś, co mieliśmy 26 lat temu tak naprawdę. Oni weszli pod szyldem zmiany państwa, a się nie zmieniło. Wydaje mi się, że stawiając bardzo dobre pytanie, ale troszeczkę biegamy w przód za bardzo. W sensie naszym problemem dzisiaj nie jest to, że na tej liście są zdrajcy, tylko że w ogóle takiej listy jeszcze nie ma, nie funkcjonuje. Tak? To po pierwsze. Ale to jest bardzo dobre pytanie, proszę Państwa. No więc zakładam, że dobrze byłoby przyjąć sobie, właśnie dla higieny tego życia publicznego, że nie mogą tam się znaleźć ludzie powiązani z obecnymi partiami rządzącymi. Znaczy w sensie z tymi partiami, które do tej pory były tam w Sejmach i rządzie. Słucham? Będę słuchał. Okej, okay, wszystko można obejść, to jest prawda, ale no to znowu, proszę Państwa, jeżeli to może jeżeli zakładamy, bo to jest sprawa do tego, że panowie teraz zakładacie, że cokolwiek by się w Polsce nie wydarzyło, w sensie jakkolwiek byśmy systemu nie zmienili, to obecni wyjadacze starzy i tak znajdą sposób, żeby się tam znaleźć u władzy. No więc jeżeli z takiego założenia wychodzimy, to nie ma sensu niczego zmieniać, tak? Bo to jest nie warto tego. Ja wiem, że takie ryzyko istnieje. Oczywiście, tak, trzeba sobie z tego zdawać sprawę, ale nie możemy, mówię, z tego powodu, że tak się może stać, nie podejmować prób osunięcia ich od wpływu na nasze życie. Dlatego, że, no mówię, jeżeli będziemy z takiego założenia, no to czyli nic nie warto robić, bo oni zawsze znajdą sposób, żeby się nie znaleźć. No bo jeżeli panowie zakładacie, że listopad, właśnie teraz to przerabiamy, w zeszłym tygodniu, proszę Państwa, ostatni odcinek o tym był, tak? No przecież mamy właśnie przykład tego, jak system się broni, tak? Ponieważ wynik wyborów myślę, że był taki, a nie inny, zapadła decyzja, że Platforma jest do spalenia. Szyld Platformy oczywiście, nie cała Platforma. Szyld Platformy trzeba już zatopić, tak? I już jest gotowa alternatywa, która partia Balcerowicza, tak? W sondażu nikt o niej nie słyszał nigdy, bo ona nie istnieje jeszcze, ale w sondażu już ma 11%. Są geniali w tym sensie, tak? No to jest już na pana pytanie, tak? Jeżeli dopuszczamy, jeżeli nie chcemy z tego skorzystać, z listy społecznej, które my sobie bierzemy sami, to zawsze ci ludzie stworzą nam alternatywę. Oni nie otrzymują do listy społecznej, bo oni mają już gotową listę partyjną, która się teraz nazywa nową partią, nową listą, nowy ludzie, tak? No my wiemy, ludzie świadomi, którzy się tym interesują, że to jest podmianka, tak? Ale masa ludzi, którzy mają na telewizji na co dzień, a się polityką nie interesuje tak za bardzo, no niestety nie mają skąd czerpać tej wiedzy, więc po prostu będą mieli informację, o, nowa partia, Balcerowicza, super, super. Na nisko myśli to też jakiś ekonomista, nie? On jakiś był ważną postacią, nie? Proszę Państwa, więc to tak działa, tak? Panowie się boicie, słusznie zakładam, to są bardzo dobre pytania i bardzo słuszne obawy, tak? Bo dywersyfikacja będzie na 100%. Ale panowie się martwicie na zapas, co będzie, jak to się dywersyfikują, a jak tego nie robimy, no to oni nam całą partię mają gotową listę wszystkich członków postawionych już, tak? Znaczy, jeżeli pociągnę troszkę dalej, bo ta lista będzie tworzona przez ludzi w państwie i teraz skąd, jak my możemy wymusić, żeby on podpisał deklarację, jaką pan zaproponował, że ja na przykład pójdę tam i nie będę dalej za dużo państwa i jestem za tym, żeby obniżać finansowanie partii z budżetu państwa. A skąd wiemy, że nie znajdzie się ich więcej i oni nie podpiszą deklarację, ja jestem za tym, żeby więcej jeszcze szło pieniędzy z budżetu państwa na partie polityczne. A jednak jak pokazują sondaże, no to ludziom w Polsce nie przeszkadza to, że jesteśmy finansowani. Tego się po prostu boję. Nie neguję tego pomysłu, bo uważam, że jest dobry, tylko tego się boję, że skąd, czemu pan, na przykład, bo pan wyszedł z tym projektem, ale czemu nie może się znaleźć pan Jan Kowalski z PiS-u PO, jeden pies, który zaproponuje, że jednak ta deklaracja będzie skręcała w lewo, a nie w prawo. Proszę Państwa, no to wracam do tego, no nie da się
to pan powiedział, tak? Zmusić społeczeństwa, żeby wybrało wolność, tak? W sensie, no to można tylko ludzi przekonywać, że wolność jest dobra, co zakładam, że każdy wie. A jak nie wie, to znaczy, że po prostu ma wyprany mózg i trzeba mu to udowodnić, po prostu. Wystarczy go przekonać, a nie nic na siłę. Jeżeli pan Kukiz przed telewizorami powie dzisiaj, mamy sposób na obalenie systemu przed wyborami jeszcze, tworzymy listę społeczną, wystartować z nim będzie mógł każdy, kto chce z tym walczyć, a więc każdy, kto podpisze mi się, kto zadeklaruje się, że się zobowiązuje do zmian ordynacji wyborczej na bezpośrednią, tak? Na niepartyjną, do obniżenia podatków, uproszczenia podatków i do na przykład odwoływania posłów, tak, przez obywateli bezpośrednich, żebyśmy mogli odwoływać posłów, tak? No to zakładam, to wszystko, co właśnie mówię, no wszystko w rękach pana Kukiza dzisiaj. Jeżeli taka deklaracja padnie, no to oczywistym jest, że do tej listy nie dostaną osoby, które będą chciały, które podpiszą coś przeciwnego, po pierwsze, a nawet tak podpiszą, no to znowuż, no to można i w ogóle albo nie przyjmować, albo po prostu dać ludziom, jakby to powiedzieć, no, to trzeba po prostu ludziom to pokazać, tak? Są u nas na liście, już postawiają nam tutaj różnych krewek w środowiskach, którzy chcą zwiększać wydatki państwa, a więc podatki na przykład, albo chcą zwiększać dofinansowanie partii politycznych, tak? No nie da się tego inaczej zrobić, jak tylko właśnie otwarcie pokazując takie działania, takie zagrywki, takich ludzi. Bo mówię, ja zdaję sobie sprawę, bo sam mam takie wątpliwości, w sensie ja wiem, że czekamy z takie trudności. Bo ci ludzie, z którymi dzisiaj, których chcemy odsunąć od władzy, oni mają dzisiaj wszystko, praktycznie wszystko. Mają nieograniczone praktyczne środki pieniężne, media, służby do dyspozycji i tak dalej. W sensie, no, naprawdę, oni mają wszystko. W związku z tym tylko pójście drogą otwartości, transparentności, uczciwości i jawności jest obroną na wszystkie metody, którymi oni się posługują. Właśnie podstęp, oszustwo, skrytobójstwo, kłamstwo, manipulacje i tak dalej. No nie da się inaczej bronić. I oni, zobaczcie Państwo, to znowu strategia stara się nawet dzieli i rządź. Jedyną metodą obrony przed taką właśnie strategią na niszczenie społeczeństwa to jest właśnie jedność, rozumiana jako po prostu pamiętanie o tym, że mamy wspólny cel. Jak wszyscy tutaj chcemy na przykład, tak, odsunąć tych, co są w Sejmie od władzy, przepędzić ich, to jedność polega na tym, że jak przychodzi ktoś i na przykład zależne głosowanie, kto jest za parytetem, a kto przeciw, albo kto chodzi do kościoła, a kto nie chodzi, albo kto jest za, nie wiem, tam czymś jeszcze i my się zaczniemy dzielić na takie różne pierdoły, w sensie traktować taką linię podziału, no to już jesteśmy zgubieni, tak? To my musimy powiedzieć, panu już dziękujemy, pan to się podziały, do widzenia, mamy teraz pilniejsze sprawy na głowie. Mamy jedną wspólną sprawę pilniejszą od tych wszystkich bzdetów, tak? W sensie o tym pogadamy sobie później, jak będą w Sejmie uczciwi, normalni ludzie. Wtedy możemy porozmawiać o wszystkim. Ale dopóki mamy w domu złodzieja, to mamy wspólną, to priorytet naszym jest wyrzucenie z domu złodzieja, no, a nie kłócenie się o to, kto kiedy z kim co lubi robić, albo jak ma poglądy i tak dalej. Tak ja to widzę, w sensie, no... To ja zadam teraz pytanie. Leszek Waliński, klub Contest Masters. Ja chciałem może uściślić i też skomentować, wrócić do kwestii tej kolejności na listach wyborczych, partyjnych, czy też listach społecznych, bo chciałem powiedzieć, że z tego co wiem, to ordynacja nie jest aż taka zła, że w kierunku nie w żaden sposób ten, kto jest na pierwszym miejscu według ordynacji, nie startuje z lepszej pozycji. Kolejność na liście nie jest w ogóle ważna w tym kierunku, gdyż działa to tak, że podlicza się ilość głosów, które zostały oddane na komitety wyborcze. W ramach tego przydziela się ilość mandatów, które są przyporządkowane do tych komitetów i później konkretne osoby dostają te mandaty w zależności od ilości głosów, które dostają. Czyli teoretycznie osoba może tak samo wyjść z numerem 7, 6, 5, 4 i 1. Natomiast inna jest rzeczywistość. Rzeczywistość jest taka, że rzeczywiście ludzie, i to jest fakt i tak jest po prostu, głosują na partie, czy może na komitety, czyli tak samo na listy społeczne, czy też partyjne. Ale rację ma pan też oczywiście, że istotna jest kwestia tej kolejności, no ale ze względu na rzeczywistość, a nie na samą ordynację. I tutaj dobry pomysł jest prawyborów i rzeczywiście on się sprawdza na świecie. I teraz to rozróżnienie, które tutaj pan stawia,
i tą opozycję typu listy społeczne to są takie, które mają ten algorytm ustawiania kolejności na liście inny niż systemy partyjne. Tu bym chciał się tutaj nad tym pochylić, bo pytanie jest, czy rzeczywiście partia jest zobligowana przez prawo ustalać listę przez zarząd, tudzież jednoosobowo przez szefa, a listy społeczne tak nie mają, czy to jest po prostu kwestia umowna. I dalej wnioskując, to tak naprawdę to jak pan tutaj powiedział na początku, chyba który zapytał, ja bym nie demonizował rzeczy takiej nazwy partia, bo tutaj pan rozróżnia partia, a lista społeczna tylko wedle tego algorytmu przydziału pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca, co oczywiście nie musi być tutaj prawdą. Mogę sobie wyobrazić partię, tutaj jeżeli chodzi o twór formalny, która powie wyborcom, ponieważ my chcemy zwrócić uwagę na wasz głos wyborców, to my mamy algorytm przydziału listy według albo losowania, albo prawyborów. Jest taka partia. Jest taka partia, nazywa się Demokracja Bezpośrednia i tak jest to układane z tego, co wiem. Tak właśnie, no. Taki mamy chwyt marketingowy, że jesteśmy partią, która... Właśnie, także moje pytanie jest takie, typu czy ta różnica między partią a listą społeczną to jest tylko ten algorytm dobierania kolejności na liście wyborczej? Czy mógłby pan więcej powiedzieć, jakie by były różnice między partią, żeby ten pomysł chwycił? Państwo, przede wszystkim lista społeczna to jest takie hasło, którym się posługuje, tak? To jest nieformalne hasło. W kodeksie wyborczym, tak? W wyborach startują, tak jak mówiłem, formalnie komitety wyborcze. I są trzy rodzaje komitetów wyborczych. Komitet wyborczy partii politycznej, komitet wyborczy koalicyjny partii politycznych, kilku. Wtedy jest inny próg wyborczy, czyli mandaty, i komitet wyborczy wyborców. Tak? To był pierwszy. Lista społeczna to jest takie hasło. Pan mówi listy społeczne. Lista społeczna, jak mówię, to hasło koncepcyjne, to z definicji jest tylko jedna. W sensie nie może być kilku list społecznych, bo to wtedy by znaczyło, że one nie są społeczne wcale. Tak? Tylko to są właśnie listy już określonych środowisk, które sobie same tam coś montują. Nie? To taka uwaga wstępna. Nie chodzi o sam algorytm ustalania kolejności. Chodzi w ogóle o samą zawartość list. Podkreślam, żeby wystartować listy jakiejkolwiek partyjnej, no to partia musi taką osobę na tą listę wciągnąć. Tak? Koncepcja listy społecznej polega na tym, że nikt nie może zabronić mi startować listy społecznej. Tak? Jak ja chcę startować, to nie muszę nikomu wchodzić z przeproszeniem, podlizywać się, żeby wystartować. Tak? Ani się zobowiązywać do czegokolwiek, jakiejś grupie ludzi, jakiejś partii, jakiejś formacji, jakiejś zarządowi i tak dalej. Tak? Chodzi o to, mówię, to jest pojemnik, który pozwala właśnie nam skorzystać rzeczywiście z naszego biernego prawa wyborczego. Że możemy być obranymi. My, jako ludzie, nie musimy w żadne zależności się wikłać, żeby móc wystartować. Tak? Po pierwsze. Po drugie, to już jest różnica między komitetami. Zakładam, że oczywiście lista społeczna będzie w formie komitetu wyborczego wyborców. Właśnie dlatego, żeby ją odróżnić partyjnego. A w praktyce to się różni tym, że komitety wyborcze partyjne, partii politycznych, biorą udział w podziale dotacji z budżetu państwa dla partii politycznych. Więc, a komitet wyborczy wyborców takiej dotacji nie dostanie. Krótko mówiąc, jeżeli ja startowałbym na Sejmu i mówię państwu, rodacy, wybierzcie mnie, bo ja zdecyduję finansowanie partii politycznych, no to jeżeli startuję jako partia i sam tę dotację zaraz w wyborach dostanę, no to chyba oczywistym jest, że moja motywacja do likwidacji dotacji będzie mniejsza po wyborach przed wyborami, no bo dzisiaj ich nie mam, bo sobie mogę gadać, ale za chwilę je dostanę i potem co powiem. A Komitet Wyborczy Wyborców to jest spełnienie tej obietnicy jeszcze przed głosowaniem. Ja państwu mówię, że idę zlikwidować finansowanie partii politycznych i dlatego startuję z Komitetu Wyborczego Wyborców, że taki komitet takiej dotacji nie dostaje. I wtedy nie będzie żadnego powodu, żeby zmienić zdanie po wyborach. Tak? I to jest ta, wydaje mi się, największa różnica, dlaczego właśnie niestety różne partie tak bardzo chcą jednak mieć zachować swoją partyjną tożsamość, bo właśnie liczą na, i to mówią wprost ci ludzie, przecież to nasi różni kandydaci antysystemowi mówili wprost, że właśnie wybory prezydenckie są przygrywką do tego, żeby zbudować poparcie dla naszego środowiska, naszej partii, bo liczymy potem w wyborach na przekroczenie progu.
chociażby tego progu 3%, który nie daje może mandatów, ale właśnie pozwala uzyskać zwrot kosztów kampanii czy czegoś takiego. Tak? Więc to jest ta różnica formalnie najważniejsza i największa. A jeśli chodzi o listy, to nie chodzi nawet o to, mówię, ani przepraszam, to wyjaśnię, tak? Że nie tylko o kolejność, ale w ogóle o to, kto na takiej się znajdzie. Lista partyjna od listy tej umownej nazwanej społeczną różni się tym, że no dokładnie, na listę partyjną trzeba kogoś wciągnąć, tak? Znaczy partia musi taką osobę zaakceptować, przyjąć i tak dalej. A ja mówię o koncepcji, gdzie nie ma takiego organu, który decyduje o tym, kto ma być na liście, kto może chcieć, kto może próbować startować listę społeczną albo nie. Tak? Mówię o tym, że jeżeli mamy na przykład tutaj, załóżmy, że z tej sali do Sejmu będą dwie osoby, tak? No to każda lista partyjna, jakkolwiek się nazwali, będzie polegała na tym, że ktoś z nas w jakikolwiek sposób, albo jakaś grupa ludzi wskaże fizycznie te dwie osoby i powie, no wy startujecie do Sejmu tutaj i tyle, niech jest zagadane. A ja mówię o tym, że mówię, że jeżeli od nas z tej sali dwie osoby będą Sejmu, to mówię tak, w zasadzie, kto chce nas startować w Sejmie, tak? Załóżmy, że zobaczy się pięć osób, prosimy je tu na scenę, każda z nich się przedstawi, po co chce i dlaczego, każdą z nich będziemy mogli przepytać, każdy na swój sposób przesłuchanie im zrobić, tak? Co to są za ludzie. I to my wybierzemy właśnie w formie prawyborów, tak? Tutaj najpierw, które z tych osób my chcemy, żeby nas reprezentowały. Te osoby umieszczamy na tej naszej liście, znaczy, i te osoby wtedy wejdą do Sejmu, tak? Bo wszyscy wtedy w wyborach oddamy na nie głos na tą właśnie listę. Tym się różni ta koncepcja, którą nazywam w skrócie listą społeczną, od list partyjnych. Dziękuję. Tak, Maciej Wiśniewski, Stowarzyszenie Wielkopolscy Patrioci. Mieliśmy okazję się już poznać. Chciałem troszeczkę się odnieść tutaj do tego, co słyszymy o partiach. Chciałbym zacytować może najpierw definicję, czym jest partia. Dobrowolna organizacja, która dąży do zdobycia i utrzymania władzy. Myślę, że tych definicji to nie wiem, z jakiejś strony w internecie, nie z Wikipedii, ale Wikipedia jest identyczna akurat. Po definicji partii jest wiele, ale sens partii jest właściwie jeden. To jest grupa ludzi, która się zbiera w celu zdobycia władzy. Czyli z punktu widzenia tej definicji myślę, że pan także mówi o partii. Chciałem przypomnieć, że Platforma Obywatelska zaczynała jako komitet wyborczy. Wtedy głosiła hasło właśnie zrezygnujmy z dotacji, ponieważ nie zdążyli przekształcić się w partię. No jak widać, mimo że byli komitetem wyborczym, wiele to nie dało. Do czego dążę? No, tutaj kolega zauważył jedną ciekawą rzecz, że Gazeta Wyborcza swego czasu bardzo promowała takie pojęcie partyjniactwo i tak dalej. Obserwuję w ostatnim czasie takie zobrzydzenie w społeczeństwie polskim do partyjności, do polityki. Każdy chce być apolityczny. Problem tylko jest taki, że nawet my tutaj mówimy o konieczności przejęcia władzy, czego nie da się zrobić bez wejścia w politykę. Jeżeli uczciwi ludzie brzydzą się polityką, która, tu już Kochanowski stwierdził, że faktycznie w krysztale pomyje, ale jeśli uczciwi ludzie będą się brzydzić polityką, a na razie komuś, może tutaj pan trafił z tym czasopismem Gazeta Wyborcza, może to te kręgi, nie wiem, ale komuś się udało nam zobrzydzić tą politykę, jeżeli uczciwi ludzie brzydzą się polityką, no to wchodzą tam ludzie nieuczciwi. I to jest taka samo napędzająca się przepowiednia, tak? Że ta polityka jest B. My się cofamy, bo my nie jesteśmy B, a wchodzą tam ludzie, którzy chcą zdobyć po prostu władzę i kasę. A nasz kraj, nas wszystkich mają gdzieś. Czy faktycznie zasadnym jest taka ucieczka przed... Bo to jest tylko kwestia nazwania. I ponieważ to jest formacja, która wprost mówi, jak ja zakładam partię, to ja wprost mówię, ja chcę zdobyć władzę, chcę tu coś zmienić, mam taki plan i ten program partyjny, to przecież jest właśnie ta obietnica, to jest ta umowa społeczna. Problem jest gdzieś indziej, myślę. I ten problem akurat pan bardzo fajnie naprawia. Problem jest w mediach. Nie mamy mediów. Nie mamy mediów, które nam przekazują prawdziwy obraz i być może dlatego na przykład w Wielkopolsce no Bronisław Komorowski miał taki wynik wyborczy. Bo gdyby były prawdziwe media,
różnorodne. Tu nie chodzi o to, że właśnie nie mamy różnorodnych mediów. Gdyby ludzie znali prawdę, trochę więcej faktów życia Bronisława Komorowskiego, to ja myślę, że on by nie miał szans w ogóle. Platforma Obywatelska nie miałaby szans. Pan robi fajną robotę, pan aktywizuje, niech pan zobaczy, ile tu ludzi przyszło. To jest Wielkopolska, to jest naprawdę trudny teren. Coś o tym wiemy. A panu się udało ich zaktywizować. Te media nas zniechęcają właśnie do polityki, zniechęcają nas do działania. Brak struktury. Obydwoje właśnie się poznaliśmy twarzą w twarz przy okazji kampanii zbierania podpisów jednego z kandydatów na prezydenta. Więc wie pan, co się potem wydarzyło. Te podpisy zostały zebrane na fali ruszenia, pospolitego ruszenia, oddolnego ruchu społecznego, spontanicznego. A to było tylko 100 tysięcy, żeby obsadzić wszystkie komisje, wszystkie okręgi wyborcze w wyborach parlamentarnych, trzeba 205 tysięcy podpisów, minimalnie, ważnych. Tak, 5 tysięcy w każdym, jest 41. Ale wystarczy 5 tysięcy w połowie okręgu, żeby zarejestrowali listę na Polskę. Okej, okay, podobna liczba. Tylko zauważył pan, co tam się stało. Mimo braku struktury, moim zdaniem, weszli tam ludzie, może pan to inaczej ocenia, ale weszli tam ludzie, którzy to wszystko rozbili. I to wszystko padło. I moim zdaniem zostało przekierowane na takie tory, które są w tej chwili dla władzy nieszkodliwe. Więc nie myślę, a jaka jeszcze, proszę odniesienie się jeszcze do takiego uwagi. Siła struktury, czy nie może polegać na przykład na tym, że struktura określa reguły naboru i to mogą być, nie wiem, powiedzmy taka często stosowana reguła, najprostsza. Musi być dwóch polecających albo trzech polecających. I oni tym swoim podpisem, poleceniem tego nowo przyjmowanego członka jakby biorą za niego odpowiedzialność. Nie? I to już jest eliminacja podejrzanych typów, tak, jakichś agentów. Oczywiście później cała procedura weryfikacji, statut partii, każdy może sobie zajrzeć. Tylko nie działają media i dlatego partie mamy takie, jakie mamy. No i czy jednak na pewno warto uciekać od tego, od nazwania po prostu tej grupy ludzi, my chcemy władzy i zastosowania tych wszystkich procedur, a ona może się zobowiązać do tego, co pan mówi, że zrezygnujemy z tych dotacji i tak dalej. Czy na pewno musimy to dyskredytować, czy na pewno musimy to odrzucać? Warto uciekać, najkrócej mówiąc. Dlatego, że pierwszy pan wspomniał, mówi, że bez struktury, a tam się zostały osoby, które zniszczyły. Właśnie nie, proszę pana, tam właśnie była struktura. Komitet wyborczy kandydata prezydenta ma strukturę bardzo ścisłą. Jest pełnomocnik wyborczy, który podpisuje upoważnienia do na przykład rejestrowania, delegowania osób do pracy w komisjach wyborczych. I to jest właśnie struktura, o czym pan mówi, tak? Nie, to jest funkcja pojedynczego człowieka. Chodzi o to, że dokładnie dostanie się odpowiedni człowiek na odpowiednie stanowisko w takiej strukturze i torpeduje całą inicjatywę, tak? To jest właśnie typowe działanie, gdzie jak bardzo łatwo jest przejąć strukturę. Tak? Jedna osoba, która ma władzę wystawić albo nie upoważnienia i potrafi storpedować wysiłek tysięcy notariuszy. Tak? To tak się stało. No to właśnie o tym mówimy. Tak? To jest tak. I dlatego warto uciekać, proszę pana, że od struktur tym bardziej partyjnych, że pan mówi partia, to że chcą tam po panu, że chcą do władzy i utrzymania władzy. To jest tylko nazwa, która mówi. Nie, to nie jest nazwa, jest ogromna różnica między ludźmi. To jest stowarzyszenie i będzie to też tylko. To też będzie struktura. Tak. Też struktura, którą przewiduje ten system przecierpę prawny. Właśnie po to, żeby można było tam KRS, zeznania, rozliczenia i tak dalej. Struktura nie jest rzeczą naturalną na tym świecie. Czy hierarchiczna struktura nie jest rzeczą naturalną na tym świecie. Niech pan zauważy. Wszystko na tym świecie. Jest rzeczą naturalną, ale formalizowanie. Proszę państwa, przyjdziecie tu dlatego, że ze mną się zobaczyć, tak? Za co bardzo dziękuję. Bo pan jest medium niezależnym. Ja nie jestem niczyim prezesem. Ja nie jestem waszym prezesem przecież, tak? Nie mam żadnej funkcji, a państwo tu jesteście. Dlaczego? Pan ma bardzo ważną funkcję. Pan ma funkcję media. Mediów, której w Polsce brakuje, która w Polsce szwankuje. Pan to naprawia. Zmierzam do tego. Pan jest wartą władzą. Zmierzam do tego. Procą na razie. Zmierzam do tego, proszę państwa, że tak, struktura pewna, nazwijmy to hierarchiczna, tak, jest naturalna, ale właśnie wtedy, kiedy jest naturalna.
kiedy jest elastyczna i oparta na dobrowolności tej struktury, tej relacji, a nie na formalizacji. Tak? Oczywistym jest, że jak jest grupa, to się zawsze w niej jakiś lider wyłoni. Tak? Oczywistym jest, że jak jest coś do zrobienia, to zawsze ktoś się tego podejmie chętniej bardziej niż inni, ktoś się w czymś sprawdzi lepiej niż inni, tak dalej. Tak? Ale nie trzeba tego, ale formalizowanie struktury to jest z definicji skostnienie. Chociażby dlatego, że jest bezwład pewien właśnie procesu formalnych, tak, biurokratycznych. Tak? To, o czym mówimy, ten przykład, który Pan podał, być może by się nie wydarzył właśnie, tak? Gdyby nie było tej formalizacji. Po prostu. Gdyby do komisji mogli iść ludzie, którzy się zgłoszą, powiedzą, że ja tu jestem, wspieram ten kandydata, chcę być z jego komisji, z jego jakby komitetu delegowany do pracy w komisji, tak? W przypadku, jak się zgłosi dwóch, to jest losowanie, tak? Gdyby była taka płynna, elastyczna zasada przyznawania pewnych kompetencji, to by się to być może w ogóle nie wydarzyło, tak? Ale w momencie, jak jest sformalizowana struktura, że się nazywa ktoś formalnie pełnomocnik, który ma pieczątkę komitetu i bez jego pieczątki nic się nie może wydarzyć, no to mówi, jedna osoba wykłada całą... Z tym, że od tego nie uciekniemy, bo mam tą dawkę struktury już nam daje kodeks wyborczy. Mówi Pan o komitecie wyborczym. Tak. No tak, wąs fungalnym jest to, że fizycznie oczywiście każdy komitet wyborczy, który startuje, będzie w wyborach, musi formalnie zarejestrować się w tych ramach systemu wyborczego III RP jako komitet wyborczy, tak? Będzie musiał być pełnomocnik, będzie musiał być skarbnik i tak dalej. Od tego oczywiście nie uciekniemy. Ale całą resztę, powtarzam, nie musimy słuchać wytycznych tego chorego systemu i wypełniać, tak? Możemy sami się zorganizować, sami własną prezentację wybrać. Do tego się sprowadza ten pomysł, który staram się propagować. Że nie musimy pytać systemu o pozwolenie, jak się mamy zorganizować, jak mamy startować w wyborach, tylko możemy zrobić to sami. A jedną formalność, jaką musimy spełnić, jest taka, żeby powołać komitet wyborczy wyborców w dniu, w sensie na wybory, tak? I fizycznie rzeczywiście są tam trzy osoby niezbędne, czyli chyba właśnie pełnomocnik, skarbnik i sekretarz, czy, no tak, nie pamiętam tej funkcji na pamięć, ale to są, tak, i to są fizyczne osoby, które rzeczywiście muszą być, no to musi być już 100% zaufanie do nich, że oni chociażby z podpisami pójdą do PKW i to zarejestrują, a nie się wywrócą i do kanału padną podpisy i powiedzą nie zarejestrowane. Także to, no mówię, jest takie morskie gardło, no ale proszę Państwa, no to to są, tych rzeczy nie zmienimy dzisiaj, tak? Ale całą, mówię, resztę możemy, to my decydujemy o tym, jak tą resztę sobie zorganizować. Ja namawiam tylko do tego, żeby, jak jest nasza Polska długa i szeroka, to nic na to nie poradzimy, że są różne partie dzisiaj, tak? Co tam jeszcze jest dzisiaj? SLB. Jak to pan Kraśko mówi, tak, w telewizji. Demokracja, no o co pan chodzi? Demokracja już polega na tym, że pan sobie może brać albo PO, albo PiS, albo SLD, albo PSL. Nic nie poradzimy na to, że te partie i te siły istnieją, funkcjonują i działają w Polsce, tak? Nic nie poradzimy na to, że te partie mają swoje żelazne elektoraty. Członków ich partii, ich z rodzinami, aparat urzędniczy i tak dalej, tak? Ale to, co możemy zrobić, to zjednoczyć całą resztę społeczeństwa, właśnie w tym sensie zjednoczyć, żeby ich głos się w wyborach sumował. Bo nie ma siły, która będzie w stanie powstrzymać zorganizowane, zjednoczone społeczeństwo, tak? Jeżeli właśnie będzie potrafiło się samo zorganizować. Przecież dzisiaj na wybory chodzi niecałe 50% obywateli, tak? Oczywiście to nie jest wszystko żadne, bo większość z nas, jak głosuje, to nie dlatego, że to wiemy sami, znamy sami te wybory, że tak, mniejsze zło, obowiązek obywatelski i tak dalej. To nie jest tak, że ludzie, którzy dzisiaj głosują, to są ludzie, którzy zawsze będą głosować na te partie, co pokazały chociażby wybory prezydenckie, gdzie 20% właśnie przecież tych ludzi przecież, tak? Nadal frekwencja poniżej 50%, ale mimo to 1/5 z tych, co głosowali, czyli 1/10 w całym społeczeństwie, zagłosowała na człowieka zupełnie spoza polityki, tak? Bez garnituru, na muzyka i tak dalej, i tak dalej. Słucham? Blisko 1/3 na systemowi. No więc właśnie, to nie jest tak, tak? Także proszę mi wierzyć, gdyby chociaż połowa osób, które nie chodzą na wybory, poszła wreszcie uwierzywszy w to, że coś naprawdę się może zmienić, bo się zorganizujemy sami, a, nie, a bez polityków, tak? Czyli liczymy na nich, tylko sami się organizujemy, no to jakby poszła chociaż połowa, plus tutaj 1/5, bo 1/10, wszystko jedno, tak? Nie liczyłem tego, uprzedzam ściśle, ale wydaje mi się, że to jest już taka liczba, że próg wprowadzenia do Sejmu większości konstytucyjnej staje się naprawdę realny.
bo ta metoda, no to jest właśnie wykorzystanie metody systemu przeciwko systemowi, obejście systemu. Metoda przyznawania głosów, mandatów premiuje większe grupowania. Więc jak taka lista społeczna zdobędzie 40% głosów w wyborach, to się może przełożyć na 53% mandatów na przykład. Mówię, nie liczyłem tego, od razu zaznaczam, to do sprawdzenia jest, ale chodzi o to, że 40% głosów to jest na pewno więcej niż 40% mandatów. O tym mówię. Tego jestem pewien na 100%. I przepraszam, tylko dokończę. Moim problemem do rozwiązania, moim celem, moim zagłosem, jakby, którą chcę rozwiązać, to jest właśnie, to jest to, tak? To jest zjednoczenie tych wszystkich ludzi, którzy nie chcą głosować na te partie, nie ufają nich, widzą to, że ci ludzie do niczego dobrego nie są zdolni w naszym kraju. Z różnych powodów, ale po prostu są, trzeba się ich pozbyć. Jak to osiągniemy, jedność w tym względzie, to się będziemy martwić o to, żeby na liście nie było kretów, ale na dzień dzisiejszy, proszę Państwa, naprawdę wybieganie tak daleko w przyszłość wydaje mi się troszeczkę na wyrost, bo nasz problem leży tutaj, tak, żebyśmy właśnie potrafili się sami zorganizować. Zawsze jak mówię my, nas, to mam na myśli właśnie to zwykłych, mówię, ludzi niepodpiętych dzisiaj tego koryta, mam na myśli na szczeblu decyzyjnym, tak, bo jak ktoś jest szarym, zwykłym urzędnikiem, albo lekarzem, albo policjantem, to nie znaczy, że stoją straży systemu. To jest tak samo wykorzystywany, oszukiwany, jak każdy inny obywatel, tak. Przecież mówię, te pensje w sektorze administracji publicznej czy w sektorze publicznym są wyższe nie dlatego, że ludzie fizycznie tam tak dużo zarabiają, ci szarzy pracownicy, tylko dlatego, że stopień ten kadra dyrektorska tyle zarabia, tak, to odprawy wszystkie i tak dalej, i tak dalej. Także nic lepszego niż łączenie ludzi, łączenie nas, którzy mamy wspólny interes, do roboty dzisiaj nie mamy, uważam. I to jest jakby... Przepraszam, Państwo się zgłaszacie, a tam ktoś ma już mikrofon. Dzień dobry. Dzień dobry. Tomasz Bandyszak, partia Korwin. Ja to właśnie chciałem poprzeć mojego przedmówcę, który uważa, że bez tak naprawdę mediów, bez telewizji nie jesteśmy w stanie nic zrobić, dlatego że nawet jeśli ta lista obywatelska czy społeczna, która była uzupełniona, odzyskałaby w mediach jakikolwiek sondaż możliwy do wejścia, to momentalnie interesują się nią służby i interesuje się telewizja, robi się jej negatywny PR albo się robi jej pozytywny, przy czym się wprowadza na listę swoich ludzi. Także nie bardzo wierzę w tą listę obywatelską po prostu. Dziękuję. Dobrze, ale to już mówię, to wiemy, tak? Macie pełną rację, całkowicie. Bez mediów to się nie uda. Przepraszam, bez dostępu do mediów. Bo oczywiście mediów nie mamy i nie mieć nie będziemy. Chodzi o dostęp do mediów. Dlatego dzisiaj powiedziałem na nagraniu sali w ten sposób, że wszystko jest w rękach Pawła Kukiza. Bo on fizycznie ma dostęp do mediów. Jeszcze w tej chwili, bo jest świeżo w wyborach. Jak z tym będzie zwlekał jeszcze miesiąc, dwa, prawdopodobnie już takiego ustawu nie będzie jak dzisiaj. Nie będzie na takiej fali, tej takiej, no nazwijmy to, medialnej fali. Dlatego tak bardzo proszę, apeluję i zwracam się do pana Kukiza właśnie też publicznie, bo on to fizycznie może zrobić, tak? To znaczy po prostu nagłośnić ten sposób na obejście systemu. I niech on mojego nazwiska nie musi wspominać przy tym. Ja bym nawet nie chciał. Znaczy, w sensie mi to jest wszystko jedno. Chodzi mi o to, żeby ludzie się dowiedzieli, że jest sposób, tak, na przeprowadzenie wyborów na naszych zasadach. Jeszcze przed ordynacją. Że takim właśnie wytrychem w ustawie, jak mówił profesor Belka, jest lista społeczna tak rozumiana. Tak? To jest po prostu sposób na obejście systemu. Jeżeli on tego nie zrobi, no to niestety będzie bardzo ciężko przed tymi wyborami cokolwiek w tej sprawie ruszyć. Bo zasięg tego kanału, który prowadzę, jest stosunkowo niewielki, mimo tego, co się tam wydarzyło wokół niego, że jest sporo osób, które ogląda, to jest to kropla w morzu tego przekazu medialnego, który na co dzień dociera do ludzi masowo. Dlaczego trzeba zastosować taką pocztę pantoflową, mnie się wydaje? Dlaczego wszyscy szukamy tutaj głównego medium, a można to zastosować jakąś pocztę pantoflową, jakiś taki marsz przez organizację? Założę się, że na przykład pański kanał na pewno z tych ilość tam tysięcy widzów, którzy oglądają, każdy należy do jakiejś organizacji, prawda? Tam jeden jest tam myśliwy, tam karate, trzeci jakiś sport, muzyka, każdy coś. I każdy przecież może pan stworzyć, bo pan ma do tego talent, jakiś filmik promocyjny właśnie tego. I żeby on pokazał tam taki pięciominutowy, żeby po prostu pokazał tym ludziom, w ogóle uświadomił, że coś takiego istnieje.
Na przykład świetny był na przykład pański film z windą, ten tutaj ten eksperyment z windą, który po prostu pokazywał, jak działają sondaże. Ja na przykład trzech takich zatwardziałych platfusów na tym nawróciłem. To są genialne, to są genialne. Pan mówi tutaj właśnie o takiej inicjatywie oddolnej i to jest właśnie ta droga oddolna od wejścia tego medium, że my musimy to zrobić tak oddolnie. Każdy ma smartfona, każdy może sobie taki fizyk zbierać, pokazać go znajomym, pokazać go w organizacji. No to na pewno, proszę Państwa, ta droga z dołu, z przekazywania sobie wieści jest na pewno jedyną na razie dostępną, ale też może być bardzo skuteczna, jeżeli oczywiście, no właśnie. No pan musi to mówić na końcu każdego filmiku, prawda, że tutaj zobowiązuje was, nie? No tak myślę. No, znaczy, nie tego słowa używam, starał się mówić, że proszę o rozpowszechnianie i tak dalej, bo inaczej się tam taki napis pojawia zawsze. Że... Panu, ludzie są, raz, że są leniwi, a dwa, że nie mają słów. Jak fajnie by było, właśnie pan słuchał jakiś taki kilkominutowy filmik właśnie z takim mocnym przekazem, to ktoś to po prostu pokaże. Dobra, postaram się jak najszybciej to zrealizować w takim razie. Myślę, że to była taka fajna promocja tych transportów. Chyba, że można to tak zrobić na takiej zasadzie, że to jest cool, nie? Że jesteśmy, nie wiadomo, że to jest taka inicjatywa obywatelska, że to jest fajne. Dobra, postaram się tak szybciej tak na razie. Na przykład uważam, że cookies zadziałał na emocjach. Że, to, że ludzie na niego zagłosowali przez emocje. I to też właśnie musimy zadziałać na emocje. Państwa, okej, dobra, tylko mówię, ta droga z jest bardzo ważna, bo gdyby każdy z nas wokół siebie, w rodzinie, w pracy, miał kilka osób, znaczy wiedział, że jest kilka osób, które jest w to zaangażowane, które wie o tym i popiera i tak dalej, no to żaden zakołany sondaż nam już kitu nie wciśnie, bo będziemy widzieć, wszyscy będziemy widzieć, że się rozjeżdża. Tak? Jeżeli mówię, wiemy, że u nas w rodzinie połowa rodziny, nie w sensie domowników, tylko najbliższej rodziny, popiera się społeczną, że w pracy jedna trzecia osób popiera się społeczną i słyszała o niej, no to nikt nam nie powie, że w sondażach nie ma czegoś takiego ujmowanego, że to jest prawda. Tak? Znaczy nikt się w to, nie nawet w tym. Więc ta metoda ZUS jest bardzo ważna, ale ona jest no tyle właśnie bardzo banalna i prosta, jak wszyscy uważnie traktują. Bo to chodzi o efekt skali. Nie? Jeżeli wszyscy zaczniemy o tym mówić, to będzie pójdzie kierunem. A jeżeli... To był taki wirus, tylko ja mówię, nie każdy ma taką siłę twardy, żeby przekonać nawet swojego znajomego, najlepszego. Ja przepraszam, bo tutaj kolega dostał mikrofon według kolejności, także bym też prosił, żeby zadał pytanie. Dobra. A potem będę miał na uwadze i postaram się w jakąś krótką formę audiowizualną to przygotować. Dzień dobry, Błażej Kubiński. Ja mam takie pytanie, bo wspomniał pan o tym, że nie jest ważne jakby to, co będzie potem, a żeby w ogóle dostać się w jakiejkolwiek formie i mówi pan o... Nie mówię o tym, że w jakiejkolwiek, tylko mam na myśli to, że tam będzie 50 czy 60%, a co w wypadku, jeżeli to będzie znowu jakaś tam garstka, takie 5-10%, gdzie sam pan powiedział, że ci ludzie są jakby od razu spisani na straty? Proszę państwa, nie ma takiej opcji. To znaczy, jeżeli pan Kukiz sam potrafił zgromadzić 3 miliony osób, które niego zagłosowały, to idąc dalej tą drogą, bo do tej pory mówił, tak się go pytano przed pierwszą turą jeszcze, kogo pan poprze w drugiej turze? Nikogo, co to za pytanie, jesteśmy na sali, nie? Jeśli on dalej pójdzie tą drogą właśnie walki z partiokracją, bo tak tego słowa używa dosłownie, tak mówi o tym, że idzie rozwalić partiokrację, takiego sformułowania używa. Jeżeli będzie konsekwentny i jeszcze oprócz tego, że mówi, pokaże ludziom, że działa dokładnie w tym kierunku i to robi fizycznie już dzisiaj, to te jego 20% może tylko rosnąć, mam wrażenie. Także po pierwszej turze twierdzę, że nie ma takiej opcji, dlatego że mówię, no już wyborcy udowodnili, że naprawdę to nie jest tak, że nie będą głosować na kogoś innego, jak się tylko pojawi alternatywa. Będą głosować, jeżeli tylko uwierzą, że to jest prawdziwa alternatywa do tego całego zgniłego systemu partyjnego. Znaczy się cały czas mi się wydaje, że jednak to będzie powiedzmy gdzieś w granicach, nawet jeśli to byłoby 30%, no to byłby i tak moim zdaniem wielki sukces. Ale wtedy co dalej? No bo jeżeli ci ludzie by weszli, to oni jednak musieliby ostatecznie reprezentować jakiś program i sami będąc w tym Sejmie, jak sam pan powiedział, nie są w stanie od środka, nie mając tej większości tego Sejmu i tego całego układu rozbić. Więc w ogóle jak siebie pan wtedy widzi w tym wszystkim, jako taki dobry pasterz, który im mówi, o głosujcie tutaj na tak, a tutaj na nie?
widzę siebie jako właśnie człowieka, który, że tak powiem, jest do dyspozycji, jeśli chodzi o rozmowę na temat konkretnych rozwiązań już, tak? I widzę siebie w roli, mój kanał wtedy zakładam, że stałby się takim miejscem, gdzie by się właśnie publicznie rozmawiało o Polsce, ale już z posłami, a nie wśród narwańców, którzy chcą się tam balać z łóżka przed komputerem, tak? Tylko z posłami no, na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, jakkolwiek by to nie brzmiało. Tak sobie wyobrażam, że jeżeli ludzie... No tak, zakładam, że jeżeli w Sejmie znają się ludzie uczciwi, którym zależy na kraju, to będą chcieli rozmawiać o Polsce po prostu. I wtedy widzę taką swoją rolę w tym, tak? Żeby te rozmowy upubliczniać i starać się właśnie przekonywać do dobrych rozwiązań. Tylko jeszcze tak, bo tam wspomniał Pan o tym, że tam wystarczy jeden student informatyki 5 roku do napisania systemu. Tak było ścisłości i właśnie studiuję na 5 roku informatyki, czyli jest gadem. Nie, to się było podostrzenie, ale chodzi mi o to inaczej. Chodzi o to, proszę Państwa, chodzi mi o to, że w dzisiejszych czasach naprawdę nie jest problemem stworzenie systemu, który pozwoli nam 40-milionowemu społeczeństwu, czy tam 38-milionowemu społeczeństwu, decydować na bieżąco w czasie rzeczywistym o tym, który polityk dzisiaj stracił zaufanie połowy wyborców. Tak? Mówię o tym, że to nie jest problem, to nie jest techniczny problem. I niech mi nikt nie mówi, że to jest niemożliwe do zrobienia. To ja tylko w tym kontekście to mówię. To było oczywiście uproszczenie. Niestety, możliwości techniczne istnieją. Tak? Czas już tam się kończy. Zostało dosłownie ostatnie 5 minut. Ja bym tylko sobie pozwolił na zareklamowanie jednej inicjatywy oddolnej, do której z czystym sumieniem mogę Państwa zaprosić, za chwilę zapiszę na tablicy nazwę. Jest to inicjatywa oddolna, która tak naprawdę szkoli przyszłe kadry, szkoląc ich w przemawianiu i liderstwie. Nazywa się to Contest Masters. Za chwilę napiszę dokładnie na nazwę na tablicy. Spotykamy się co niedzielę o 19 w tym właśnie budynku. I poprosiłbym Pana Konrada o 5 minut podsumowania całego wykładu jeszcze. Proszę Państwa, podsumowania. Chyba to powiedziałem na początku. Trzeba popierać wszystkich ludzi, którzy chcą rzeczywiście zmienić nasz kraj na lepsze. Tak, to jest oczywiste. Natomiast politycznie jestem przekonany, że tylko zjednoczenie nas, wyborców, jest w stanie ten beton rzeczywiście rozkruszyć. Jest to jedyny cel, z jakim się utożsamiam właśnie politycznie. Także namawiam Państwa do tego, żebyście się przyłączyli do wywierania nacisku na te wszystkie osoby, które pretendują do roli naszych przywódców i chcą nas prowadzić i chcą nas zastąpić. Tak, żeby na nich wywierać nacisk, żeby no właśnie zauważyli i zrozumieli, że jak interes partyjny jest zawsze na pierwszym miejscu, to obalenie systemu jest niemożliwe. Bo właśnie interes partyjny stoi na drodze. I krótko mówiąc, to połączenie sił, o którym tak często mówię, to zjednoczenie, w moim odczuciu może oznaczać tylko taką właśnie otwartą formułę społecznej. Dlatego, że nawet jak się te partie dogadają między sobą, to będzie na pewno lepsze niż start osobno, tak? To, żeby to było jasne, to będzie krok w dobrą stronę. Ale jeśli to będzie nadal lista partyjna, to podejrzewam, że po prostu masowo społeczeństwo nie dostrzeże w tym nowej jakości. A to jest konieczne, żeby ludzie rzeczywiście masowo uwierzyli, że realna, prawdziwa zmiana jest możliwa, no to musi się stać coś niezwykłego, no właśnie takiego, w moim odczuciu, co zrobił pan Kukiz na przykład. No mówię, on przecież no dokładnie tak, na tym haśle rozwalenia partokracji zrobił taki kapitał i teraz trzeba go po prostu chwycić za słowo i postarać się przekonać go, że nie musi czekać do powyboru z realizacją tego swojego hasła. I może już dzisiaj dać przykład i pokazać, jak to można zrobić przed wyborami jeszcze. I myślę, że wtedy, oczywiście zapraszając do tego wszystkich, którzy chcą się tym obalać, tak żeby to było jasne. On nie może powiedzieć, ja robię listę społeczną, ale zabraniam temu i temu na nią wchodzić, bo nie chcę. To nie będzie to lista społeczna, tak? Żeby to było jasne. Powinien dać przykład jako pierwszy na listę społeczną do tego pojemnika, tak? Wejść. Ale oczywiście zaprosić do tego wszystkich ludzi, którzy chcą ten system partyjny obecny po okrągłym stołu obalić. I wydaje mi się, że tylko
takie medialne wydarzenie jest w stanie właśnie ruszyć masowo nas wszystkich jako społeczeństwo do tego, żebyśmy uwierzyli, że rzeczywiście możemy, że nasz głos się będzie liczył i że nasz głos jest w stanie ten system tych obecnych partyjniaków, te obecne tak zwane elity III RP odsunąć fizycznie od wpływu na nasze życie, od stanowienia prawa w naszym kraju. Do tego też prowadzę, także jeśli mogę Państwa to prosić, to po prostu mówcie o tym, przekazujcie słowo dalej i wspólnie wywierajmy no, presję na tych ludzi, którzy chcą nas reprezentować, żeby potraktowali wreszcie to obalanie systemu poważnie. Bardzo Państwu dziękuję za to, że jesteście z nami.